Tak, no bo wiesz, idziemy tylko w krótkich spodenkach, powiedzmy tam mamy czapkę i rękawiczki, nie? Wiadomo, buty, czapkę, rękawiczki, chociaż czasem bez rękawiczek, zależy jaka jest pogoda, nie? Ja jeszcze teraz już zakładam gogle jeszcze, bo jak jest taki mocny wiatr, a tam zazwyczaj jest mocny wiatr, bo on właśnie jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o Polskę, nawet Europę, to jest takie miejsce, gdzie najmocniej wieje w Europie praktycznie. No to też słabo widzę, a wolę widzieć, co się dzieje, nie? Bo jest, no nie da się po prostu iść czasem, nie? Zdarzało mi się w zeszłej zimy takie wejścia, że nie wszedłem. Że wszedłem do Domu Śląskiego, ale nie wszedłem na Śnieżkę, bo się nie dało po prostu. Moim gościem dziś jest Maciej Szyszka, założyciel strony Mastering Body and Mind i osoba znana z tego, że lubi zimno. Tak, Cześć, tak. To chyba Maciej. najbardziej obecnie z tego zimna jestem znany. Mimo, że zajmuję się oddechem, ale zimno i raz, że się z tym łączy, a tutaj tak jest bardziej efektowne może niż oddech. No tak, bo wiesz, oddech, no to jednak nie jest takie sexy słowo jak zimno, nie? Że No, no. to, co robisz, bo jakby powiedzmy, to, co robisz, to przede wszystkim codziennie kąpiesz się prawie w zimnej wodzie w domu, tak? Masz Tak, lodówkę tak. swoją. Zamrażarkę otwieraną od góry. Jak to jest w ogóle, jak na to wpadłeś? Zastanawiam się. Wiesz co, podglądałem po prostu na świecie i gdzieś tam widziałem na świecie, że ludzie tak robią, szukają. Wiesz, na początku kupowałem lód, to było bardzo drogie. Drugą No metodą w tak. sumie dobrą jest zamrażanie butelek na przykład w zamrażarce takich półlitrowych i robienie sobie z tego takich wkładów. To jest super opcja, więc można takie coś, jak ktoś ma problem, żeby no, kupić sprzęt czy miejsce, no to jest dobra opcja, nie? Także można sobie też tak robić. No i potem chciałem mieć jednak znowu mniej kłopotu z robieniem, bo żeby robić codziennie, to trzeba zamrażać i tak No dalej, tak. czekać. No a teraz mam zamrażarkę i mam dostępność cały czas po prostu. Najlepsza opcja. Kurde, to jest w ogóle niesamowite. I to jest po prostu taka zwykła zamrażarka. Taka, że od góry ją otwierasz i wiesz, żeby dobrana była wielkością odpowiednio, żeby można było w miarę komfortowo w niej usiąść, nie? Siadasz, tak jest, dotąd powiedzmy jest, się zanurzasz, nie? Że ręce wszystko można włożyć. Ile tam się osób zmieści na raz? Jedna. A na razie mam to. Aczkolwiek mam też drugą w środku, już w garażu, tylko jeszcze nie mam jej uruchomionej. Nie? Jakby ona jest taka, bo ta zamrażarka się zepsuje prędzej czy później, i to jest taka awaryjna po prostu moja druga, żeby mieć ciągłość zachować, nie? To No. jest coś niezwykłego. Skąd w ogóle u Ciebie fascynacja zimnem przede wszystkim? Wiesz co? Miałem takie coś, że chciałem. Z takiej filozofii wyszłem, żeby przełamywać jakieś swoje słabe punkty. Takie kluczowe. Gdzieś tam się bałem wysokości, to się poszedłem na wspinaczkę. Gdzieś tam nie korzystałem z tego zimna, takie miałem obawy przed nim. Gdzieś tam musiałem z mojego dzieciństwa może się wywodzić. I nawet latem nie wchodziłem do wody, a mieszkam bardzo blisko jeziora, także to było dla mnie coś takiego. Wiesz, zawsze miałem to, że idzie zima, to trzeba wyjechać z Polski gdzieś najlepiej do ciepłych krajów, a jak już będę bogaty, to w ogóle na zimie mnie Zamieszkać. tu nie będzie, nie? No i generalnie to było takie trochę dla mnie męczące, nie? No bo u nas zimy czasem, teraz akurat są takie łagodniejsze, ale czasem jest więcej niż lata, nie? Że potrafi być 8 No miesięcy tej tak. zimy i w tej zimie jest zazwyczaj ciemno, ponuro. I brakuje tego słońca, które daje energię. Więc fajne jest to, że w zimie, jeżeli potrzebujesz energii, to musisz korzystać z zimna i na to zimno się wystawiać. I ono też jest na tyle stymulujące, że nie potrzebujesz tyle tego słońca, bo korzystasz z zimna. Jak ktoś tego nie robi, to cały czas jest taki przygnębiony, brakuje mu, wiesz. Wygrzewanie się nie jest dobre w zimie, bo w zimie trzeba sobie dać ten bodziec. To jest to, I no. tego mi jakby brakowało i to było moim takim impulsem do działania, nie? Czyli przełamać się, żeby cały rok było fajnie. Czyli żeby latem korzystać, żeby zimą korzystać z tego, a nie narzekać, że Przez 8 mieszkamy w miesięcy, no miejscu, tak. no, w którym po prostu się nie da żyć. No, to było takie trochę absurdalne i to chciałem zmienić, nie? Zaczęłaś morsować po prostu, tak? Na Tak, początku. po prostu normalnie do jeziora, tak jak wszyscy. Czapka, rękawiczki, wiesz, przeręber wykuty i do wody, nie? Miałem takiego kolegę, Michała, z którym się gdzieś tam przełamaliśmy w dwójkę i zawsze raźniej No jest w tak. teamie jakimś i zaczęliśmy, nie? No, w jezioro to jest tam 200 metrów mam do wody, nie? No, także no,
Na łyżwach nie jeżdżę, ale przynajmniej korzystam w inny sposób. No nie? Tak, no tak. No tak, no dużo osób gdzieś tam ma takie podejście, jak mówisz, że no jakby wyjeżdżać jak najczęściej do ciepłych krajów, bo, no bo jest za zimno. I tak się zastanawiam, na ile my powinniśmy od tego uciekać, a na ile właśnie się adaptować do tego. No bo tak naprawdę, skoro my żyjemy tutaj, no to być może to jest coś nie tak, że my jesteśmy niedostosowani do tego zimna, bo być może kiedyś tak nie było. Ja tak się zastanawiam z tym, odkąd właśnie też zaczęłam się interesować zimnem, ogromną przeciwniczką grzania gdziekolwiek w zimę. Jakoś tak nigdy intuicyjnie nie lubiłam, wolę jak nie wiem, się zakryć nawet dwoma kocami, jak mi jest za zimno, ale żeby było rześko i świeżo na zewnątrz. I czasem, tak jak Ci mówiłam przed rozmową, na przykład jak się wsiądzie do autobusu w kurtce zimowej po prostu w zimę, no to tam jest po prostu sauna. I zastanawiam się, na ile to jest okej, okay, kiedy potem wychodzimy na zimno, z czasem mam wrażenie trochę gorzej, bo nasze komórki chyba nie do końca te są zupełnie niezaadaptowane, zupełnie mam wrażenie, że mają taki szok wtedy, nie? No bo gorąco, za chwilę zimno, za chwilę znowu gorąco, za chwilę zimno. No tak, na pewno łatwiej się przeziębić na przykład i zachorować. I ludzie generalnie chorują... Przed przegrzewaniem się. Tak, no, no przegrzewają się, a potem się schładzają na przykład. I to w taki raczej sposób długotrwały. Dlatego ja na przykład wychodząc zawsze gdzieś tam rano z domu, biorę sobie zimny prysznic i wtedy jak wychodzę na zimno, to dla organizmu już nie ma to za dużej różnicy tak naprawdę. Czasem czuję większe ciepło, jak wyjdę z domu, niż jakbym wziął ciepły prysznic i potem dał się schładzać stopniowo na dworze. Ale skąd to się bierze? No gdzieś człowiek jakby chce zachować ten komfort jak najdłużej. I powiedzmy, jeżeli możemy mieć bardzo przyjemnie w domu i za chwilę mieć przyjemnie w samochodzie, no to nawet nie chcemy mieć tej odległości, którą pokonujemy do samochodu w jakimś dyskomforcie, nie? Im dłużej to robimy, tym mentalnie jesteśmy mniej jakby przygotowani, ale też fizycznie jesteśmy mniej przygotowani, nie? Mamy jakiś tam brunatny tusz, który powoduje, że mamy możliwość jakąś naturalną dogrzewania się, no i badania mówią, oczywista jest rzecz, że jeżeli nie wystawiasz się na bodziec, to na przykład ten brunatny tusz znika, także i mentalnie, i fizycznie jest to widoczne u takich osób. A myślę, że ten bodziec jest super, dlatego że on jest dostępny, jest darmowy, nie trzeba tutaj specjalnie pójść gdzieś, żeby trenować, żeby ćwiczyć, wystarczy wyjść na przykład i się trochę lżej ubrać wychodząc z domu. No tak, no właśnie mam wrażenie, że dużo osób mówi, jak zaczyna morsować, no że jednak przestają chorować tak nagle i wiesz, jakieś tam przeziębienia standardowe. I ja sama też mam takie doświadczenie, że no od 3 lat, odkąd morsuję, no w ogóle jakby rewelacja, nie? Jeżeli chodzi o odporność. A osoby, które ciągle się przygrzewają, no kilka razy w zimę są chore. Nie wiem, ale coś musi być na pewno na rzeczy tutaj z tą kwestią odporności. I wydaje mi się, że a propos tej tkanki brunatnej chociażby, o której powiedziałeś, że to też jest ważne na pewno. Tak, tak, tak. No wiesz, jak się rodzimy, mamy tą tkankę. I potem zależy od Ciebie generalnie, czy ją będziesz mieć, czy nie. Bo im będziesz bardziej w komforcie i bardziej cieplej się ubierać, praktycznie ona zaczyna się produkować od 16 stopni w dół. Nie? Czyli jeżeli przy 16 nadal stopniach zachowujesz krótki rękawek, krótkie spodenki przez powiedzmy okres 2 tygodni, to ona już zaczyna się naprodukowywać, żeby się gdzieś tam dogrzewać. Nie? Czyli jak zauważasz, temperatura spada tak naprawdę poniżej, myślę, 20 stopni, między 20 a 18, to już nikogo nie zobaczysz w krótkim rękawku na ulicy. To można zaobserwować, nie? Ale znowu w drugą stronę, jak się kończy zima i zaczyna się wiosna, to ludzie zaczynają się rozbierać, jak nie wiem ile jest stopni, wiesz, nie? W ogóle bo to się kontekst trochę zmienia już, nie? Jak trochę dostaną, to już od razu to inaczej oddziałują. Tak. Nie? Jest naprawdę z 15 stopni, a już ktoś idzie w krótkich spodenkach, nie? Ale w drugą stronę, znowu jak się wygrzeją latem, no to jest, tak. To tak nie działa, nie? Tak, ale ja w ogóle zauważyłam kiedyś taką rzecz, że to chyba było na jesieni, że dosłownie jakoś tak zmienił się, że to już była jesień i nagle, chyba w tamtym roku to było być może, że taki październik strasznie gorący przyszedł, że tam było sobie, nie wiem, 20 kilka stopni. Ale jest październik, jest w kalendarzu jesień, więc ludzie generalnie chodzili ubrani, wiesz, te grube kurtki. Ja pamiętam, właśnie szłam na krótkie rękawy, mówię, kurde, no jest jesień, ale mamy taką temperaturę, a nie inną, no to dostosujmy ubiór do temperatury, a nie do kalendarza. Tak mi się wydaje, że to chyba jest dość częste. A wiesz, co jeszcze myślałem? Że generalnie to jest też kwestia mody. Aha. Że ludzie sobie, pojawiają się jakieś nowe rzeczy do kupienia, zmieniają sobie ciuchy na jakieś fajniejsze,
powiedzmy, albo na nowe po prostu, no i muszą je nosić, nie? No, ja generalnie mam z tym problem, bo też gdzieś tam mam jakieś bluzy do ponoszenia i czekam, żeby je założyć i jest tylko mały okres w roku, gdzie mogę tą bluzę założyć, nie? No, no tak. Także to jest takie coś, więc mi się wydaje, że tutaj też to oddziałuje na ludzi jakieś, nie wiem, pojawiają się przyceny, kupią rzeczy i muszą je założyć, nie? To tak może być. Tak, to jest możliwe. No. A z tą jeszcze odpornością ci powiem, generalnie to jest też tak, że ten układ odpornościowy, on musi mieć jakieś bodźce do stymulacji. Zimno właśnie było zawsze jednym z takich bodźców, który musiał dostać, żeby on prawidłowo funkcjonował i się tak, powiedzmy, nie rozleniwiał. Także to jest jedna z tych rzeczy, która powoduje, że zdrowotnie to oddziałuje. Plus wiadomo, te zmiany hormonalne też, nie? Które zachodzą w momencie chociażby wchodzenia do takiej wody, bo ja na przykład jak mam jakieś problemy i mnie coś łapie, to idę od razu do zimnej wody, żeby się wyleczyć z tego. Tak. Czyli wbrew pozorom większość osób raczej idzie dobrze, żeby się wygrzać. Wygrzać, no. To też jest metoda, bo zawsze organizm będzie podnosił temperaturę, żeby wybijać jakieś tam bakterie, ale ta metoda zajmuje dużo więcej czasu. A krótki bodziec podnoszący poziom adrenaliny jest dużo bardziej skuteczny. I to też wykazały badania, że w 15 minut można tak naprawdę pozbyć się jakiejś infekcji. Okay. Odpowiednio się stymulując, tylko że nie używając rękawiczek, na przykład do kąpieli, nie używając butów i najczęściej zamaczając też głowę. Okay, bo te 5 punktów, czyli dłonie, które mają najbardziej wrażliwe są pod kątem unerwienia, stopy, i głowa, która jest też bardzo wrażliwa i bardzo krótki impuls dają jakiś tam taki, nawet impuls elektryczny, który przechodzi przez organizm. Nie i on tak. potrafi podnieść na chwilę, na przykład zrobić skok temperatury bardzo duży, który też tu i tu jest temperatura, tylko że tu przez wiele dni jakby się wygrzewasz, a tutaj podnosisz na chwilę. Więc ja uważam, że lepiej zrobić to na chwilę, nawet jak to ma być dla kogoś nieprzyjemne, niż przez wiele dni walczyć z tą chorobą. Jakimiś powikłaniami może też potem. No tak, tak. No to jest ciekawe, co mówisz. Pamiętam chyba 2 lata temu tutaj na Jeziorku Czerniakowskim byliśmy morsować i przyjechała taka pani, ona była taka starsza już, tak nie wiem, pewnie koło 60, i przywiozła ze sobą jakąś tam siostrzenicę, taką młodą dziewczynę. I pamiętam, że my czekaliśmy tam na ten przerębel, coś jakiś był problem, że nie mogliśmy wejść do wody. I ona mówi, że ona przyjechała z tą siostrzenicą, bo ona ma temperaturę i ona chce właśnie, żeby ona się wykąpała. No i wtedy to było dla mnie takie, to jest ciekawe. Oczywiście jakby nie oceniłam tego, bo uznałam, że skoro ta starsza pani morsuje od lat i tak robi, to pewnie coś w tym jest, nie? I teraz to mówisz, to jest ciekawe. No, no. Jeżeli chodzi o te powikłania właśnie, to nie ma takiego ryzyka, że będzie gorzej jeszcze, bo na pewno od razu ludziom przejdzie przez myśl, że jesteś chory, no to się ubierz, bo się zaziębisz jeszcze bardziej. Wiesz co, ja myślę, że ważne jest też to, że ten bodziec musi być bardzo krótki, czyli czasem najlepsze będzie wylać wiadro lodowatej wody na głowę, bo wtedy organizm zareaguje na bodziec, na tego zimna, bo dostanie po całym organizmie ten impuls, ale to zimno się momentalnie kończy. Okay. Więc nie ma już tego możliwości obciążenia organizmu, czyli na przykład wejście i siedzenie, gdzie dopuścisz do drżenia mięśniowego i tak dalej, będzie obciążeniem, ale wylanie zimnego wiadra lodowatej wody jest tylko impulsem. I w momencie choroby tak naprawdę wychodzi się, powiedzmy, 3 razy nawet dziennie, polewa się z tej zimnej wody i ten impuls daje ci tą energię, która podnosi na przykład temperaturę i możesz się pozbyć choroby. Ale znowu wejście do zimnej, po prostu siedzenie w tej wodzie będzie obciążeniem, więc może to być gorzej. Czyli na chwilę jakby wejść. Tak, tak, bardzo krótko. Ja na przykład skakuję do wody i wychodzę, jak mam taki problem. Albo wchodzę do przyrębla, zanurzam się i wychodzę. I w ogóle nie siedzę dalej, bo to jest wydatek energetyczny, nie? Jeżeli mam obciążenie na tą chorobę, jakby wychodzenie z tej choroby, plus jeszcze zimno, no to może być problem. I myślę, że u osób, które to w momencie choroby będą miały pierwszy kontakt z zimnem, też może być różnie, bo organizm nie wie, jak jest. No tak. Często po pierwszym morsowaniu ludzie mają coś takiego, że na kilka godzin muszą na przykład nawet pójść spać, bo to było takie obciążenie. Tak, albo tak. się pocą mocno. Także to jest układ nerwowy mocno obciążony. Tak, tak. Też układ hormonalny musi tutaj zapracować. No tak. Więc lepiej mieć ten kontakt z zimnem i wtedy tym zimnem na pewno będzie można się wyleczyć, niż robić to pierwszy raz właśnie w momencie obciążenia, nie? No tak, no tak.
No właśnie, no bo kurczę, tutaj wydaje mi się, że jeżeli już, to pewnie dobrze, jakby ta osoba morsowała wcześniej. I tak jak powiedziałeś, żeby ona, nie wiem, jak długo wcześniej, wiesz, nie miała sezon morsowania za sobą, czy to... Myślę, że przejdzie ten pierwszy taki okres, koło tam, nie wiem, 5 razy pierwszych, no to już ten bodziec nie jest nowością. Okej. Okay. A zimne prysznice w takiej sytuacji? Wiesz co, generalnie temperatura, zimne prysznice są dobre, ale temperatura wody powinna mieć mniej niż 10 stopni. A ile ma taka w zimny prysznic? W zimie będzie miało coś koło tego, ale na przykład w lecie będzie miało powyżej, przynajmniej u mnie. Jak na przykład weźmiesz, nie wiem, w Zakopanem, to będzie ta woda na pewno zimniejsza, nie? Wszystko zależy po prostu jak, gdzie ona jest, nie? Okay. No, także to nie jest aż taki dobry bodziec, nie? Na przykład w zimie nie ma problemu, bo biorę wiadro wody, wystawiam sobie na dwór i jak nie mam na przykład czasu wejść do lodu, to po prostu pierwsze co wychodzę rano, wstaję, wylewam wiadro wody i koniec. Okay. Jak jest śnieg, to wychodzę i po prostu się nacieram śniegiem, bo lubię różne sposoby po prostu korzystania z tego, nie? Jak na przykład zimą wyłączam też lodówkę, więc nad jezioro już mam znowu troszkę dalej, jak nie mam czasu, no to inne sobie stosuję metody, ale żeby to po prostu dostarczyć, nie, ten bodziec. A prysznic zazwyczaj jest dosyć ciepły, jeżeli mówimy o chorobie, nie, to zazwyczaj za słaby bodziec na chorobę. I też bardzo taki miejscowy. Tak, tak. Nie ma wszystkiego naraz, nie? To nie jest jak wskoczyć do wody, tylko trochę tu, trochę tu, trochę tu. Nie naraz wszystko, nie? No bo często dostaję takie pytania nawet gdzieś tam od ludzi, którzy chcą zacząć morsować, to mówią, że no, oni biorą zimne prysznice i to im albo zastępuje morsowanie, albo zimne prysznice jako przygotowanie się do morsowania. Natomiast ja też się spotkałam właśnie z tym, że to jest trochę inny bodziec. Ja osobiście, dla mnie łatwiej jest wejść do jeziora w zimę, niż brać zimne prysznice. No. Nie wiem, jakoś tak, wiesz, bardziej jest takie cały czas ten natrysk wody nieprzyjemny, mam wrażenie. Tam wejdziesz, no i już masz z głowy tak naprawdę. No, często tak jest, często tak ludzie mówią. Po prostu zmieniasz miejsce i w danym miejscu, jak się nie zatrzymasz przy jakimś miejscu, jak się zatrzymasz chwilę, to przestajesz je czuć, ale jak przechodzisz z miejsca na miejsce, to w zasadzie cały czas czujesz jakby na nowo trochę, tak. Nie? Wiadomo, że lata też robią swoje i przestajesz to czuć, ale ważna jest inna rzecz też, żeby w momencie robienia tego zimna dobrze się nastawiać psychicznie. To wtedy to się też stanie przyjemne. Nie? Okej, okay. No tak. Jest tak, że wiesz, mózg działa na takiej zasadzie, że ośrodki, które działają w tym samym momencie w mózgu, łączą się ze sobą, nie? Neurony. Czyli jeżeli stymulujesz na przykład się lejąc zimną wodą, no to jakiś to impuls wysyła do mózgu, nie? Że to jest jakieś tam też zagrożenie, że coś, że od razu wiadomo, że twój oddech się zmienia i tak dalej. Ale jeżeli też połączysz to na przykład z przyjemnością, czyli z myśleniem o czymś przyjemnym, no to ten ośrodek, który aktywuje zimno, i ten ośrodek, który jest związany z przyjemnością, się łączą. Okay. Nie? Więc możesz tak naprawdę, jest neuroplastyczność mózgu i możesz sobie dowolnie to skorelować. I to jest na przykład też przebadane. Nie? Super. No, także warto pracować. Dla mnie to jest super trening mentalny, to zimno. Nie? No, to na pewno. No. Tutaj można się zaprogramować też, nie? Jeżeli będziesz cały czas traktować to jako walkę, to tak to się zaprogramuje w organizmie i będziesz patrzeć na to i na zasadzie odruchu Pawłowa już będziesz na przykład mieć gęsią skórkę, jak to zobaczysz, nie? A jak będziesz sobie traktować to z relaksem, to będziesz chciała wejść, bo będziesz czuła, że tam się rozluźniasz, to nie? Będzie miło. No tak. Więc głowa jest kluczowa. Ty mówiłaś w jednym z podcastów o bardzo fajnym takim doświadczeniu a propos myszek. No, znaczy, no wiadomo, dla myszek to nie było fajne, czy tam dla szczurów, ale a propos tego, że one jak dostały patyczek, muszę tym opowiedzieć, bo to było dla mnie w ogóle coś. Ale to chodziło o nadzieję. O nadzieję, tak. No, tak. No, że robiono taki eksperyment, że do szklanego pojemnika wkładali mysz i pływała 3 godziny i tak wkładali tam jedną za drugą mysz, no i ona ginęła, nie? No. Nie mogła wyjść po tym. I tak wyliczyli, że około 3 godzin to jest taka średnia, ile mysz może po prostu pływać. No i po tych 3 godzinach dawali myszce patyk i ona się chwilę przytrzymała i zabierali go, nie? I ona wiedziała, że jest potencjalna szansa, żeby przeżyć dalej. I czekając na ten patyk, 18 godzin jeszcze pływała. Mimo, że zazwyczaj po 3 ginęła, nie? To też pokazuje, jak my funkcjonujemy, że gdzieś, nie znając tych swoich granic, za szybko odpuszczamy.
Na pewno. Tu też chyba często się podkreśla na przykład u osób, które walczą z nowotworami, że też bardzo dużo zależy, czy one mają jakiś cel, czy one widzą swoją przyszłość, czy gdzieś tam już się poddają na początku. I właśnie to gdzieś tam ta nadzieja właśnie, to tak, że widzisz tak. jakiś tam cel albo sens, o tym też się sporo mówi, że jak masz sens, niezależnie w jakim obszarze swojego życia, no to no dużo łatwiej ci będzie to na pewno przetrwać te trudniejsze chwile. Tak. Miłosz Brzeziński, psycholog, nie wiem, czy go kojarzysz, on powiedział właśnie tak fajnie, że sens musi być większy od cierpienia, żeby wytrwać w jakimś tam dążeniu do czegoś. No, naprawdę jest... Ja miałem też takie ostatnio sytuację, że szliśmy kotlinę jeleniogórską dookoła i miałem dwa momenty takie, że chciałem odpuścić. Nie? Po 90 kilometrach miałem taki moment też właśnie, że mówię, nie, no wiesz, no zastanawiasz się, mówisz, po co w sumie to robisz, nie? Czyli szedłem na tym 90 kilometrze i zacząłem sobie, wiesz, okazało się, że zacząłem jeść i zaczęło mi się od razu robić lepiej, nie? Więc tutaj jakby to jedzenie mi dało tą siłę, gdzie już myślałem, że to po prostu nie mam tej siły, już chciałem odpuścić, zjadłem, nagle się okazało, że jest okej, mogę iść dalej. Okay. A drugi moment miałem taki, że gdzieś sobie siedziałem i właśnie byłem z dwoma takimi znajomymi, jeden był w lepszej formie, drugi w gorsze, ja tak byłem po środku i mówię, to zostanę z tym chłopakiem, który chce już tam wyjść i iść do jakiegoś punktu takiego zbiorczego. No i podszedł do mnie taki facet, mówi, że słuchaj, byliśmy razem na Śnieżce twojej pierwszej akcji i tak dalej i mówi, i co, jak tam ci się idzie? Ja mówię, nie, już mówię, odpuszczam, nie? A on mówi, jak odpuszczasz, byliśmy na Śnieżce, musimy iść i tak dalej. Ja mówię, no nie, no dobra. To idziemy, nie? A to był 111 kilometr i jeszcze było do 140 do przejścia. Wiesz, te 20 tam parę kilometrów, to jest około 3 kilometrów robisz na godzinę już potem, nie? Więc to jest wiele, wiele godzin. To 9 godzin było, 10 godzin nam, żeby przejść. I, ale to było też w zimę, tak? Czy... To było teraz niedawno, 2 tygodnie, nie? Temu. Czyli takie ładna bardzo pogoda, okay. To ciepło jest. Ale to szedłeś też rozebrany, czy normalnie w ciuchach to było to po prostu Normalnie, po prostu nie? Chodzenie po górach. Mhm. No. Okay. I wiesz, i nagle od momentu, gdzie już byłem tam, wiesz, szedłem już do tego samochodu, nagle się zebraliśmy i wiesz, 500 metrów, 8 kilometrów 500 metrów przewyższenia do góry i nagle z tym chłopakiem, który też był bardzo ciężkim w stanie, nagle się zebraliśmy, wiesz, nie wiadomo skąd siła i tempo jak na samym początku marszu, czyli jak 100, tam 11 kilometrów temu. I gdzieś, skąd ta energia, no wiesz, nie? Generalnie nie z jedzenia, nie, tylko wiesz, gdzieś tam z głowy, nie? I 8 kilometrów marszu, byliśmy przed ustalonym czasem ponad godzinę. Stwierdziliśmy, że jak nie dojdziemy do którejś godziny, no to musimy się wycofać, bo nie zdążymy. To byliśmy godzinę 15 przed tym czasem, co wyznaczyliśmy sobie. Niesamowite. No to jest... Nie wiem też skąd to się bierze, ale wiesz. Ale doszliśmy potem do następnego punktu i wiesz, i na 90 miałem kryzys, na 100, tam 11 miałem kryzys, zrobiłem 140. Następnego dnia poszedłem na trening normalnie, na sztuki walki, wiesz. A równie dobrze skończyłbym przy tym 90 i wyszedł, po prostu pojechał do domu i nie wiedział, gdzie w sumie jestem, nie? Więc takie bodźce różne, wiesz, jak ten patyczek, jak to, że do mnie ktoś podszedł, dają ci możliwość czasem gdzieś jeszcze pchnięcia się dalej, jeszcze. I się okazuje, że to ty myślisz, że 90 km jest końcem, a się okazuje, że spokojnie 140 nie był końcem, nie? Naprawdę, to są rzeczy, których pewnie już długo się nie dowiemy, dlaczego tak się dzieje, bo to jest ciężko zbadać. Ale... A ten komfort jest też. To jest coś takiego, co gdzieś tam dążysz. Im więcej go masz, tym szybciej wychodzisz. No tak. Ja często podkreślam rolę takich różnych stresorów, jak często się mówi a propos pojęcia hormezy, że potrzebne są takie stresory, takie właśnie, które są bodźcem mobilizującym dla organizmu. I to między innymi zimno, ciepło, posty i aktywność fizyczna. To są takie 4 narzędzia, moim zdaniem, które warto wpleść w swoje zdrowe życie. No ale żadne z nich nie jest komfortowe na pewno w jakimś tam stopniu. Oddech jest też rzeczą, bo w oddechu jest na przykład, wiesz, element wstrzymywania powietrza, który też jest czymś takim pierwotnym, nie? Takie jakby moment, gdzie się dusisz, jest też aktywacyjny. Czyli no tak, jak długo wstrzymujesz powietrze i starasz się przetrzymać, to jest też krótki stres. To jest kolejna rzecz, którą możesz dodać sobie do tego jakby repertuaru. No to jest ciekawe. O oddechu zaraz też Cię zapytam, bo z tego co wiem, to jesteś, no co mówiłeś zresztą, specjalistą od oddechu tutaj. Natomiast ja mam do Ciebie pytanie w innym kierunku, bardziej w kontekście Twoich podróży na górskich w shortach, tak? No. I generalnie czytając kiedyś książkę Wima Hofa i w ogóle poznając jego,
On robi chyba też na Śnieżkę, tak? On generalnie tak, chyba w Polsce działa sporo. No i strasznie się tym zafascynowałam. Patrzyłam, pamiętam wtedy u niego, jak to trzeba zrobić, żeby się dostać do tego, w sensie grupy, jechać do niego. Chociaż tam widziałam, że były niesamowite kolejki, żeby załapać się w ogóle. Nie wiem, jak to teraz wygląda, że było trudno o miejsce. No i tak mówię, a to może kiedyś do tego wrócę. No i nagle patrzę, ty o tym mówisz, jeszcze to organizujesz, więc powiedz coś więcej o tym. Coś niesamowitego. No, ja co roku robię taką dużą akcję, gdzie zapraszam wszystkich i działamy charytatywnie, między innymi dlatego, że chcę, żeby te osoby były dobrą miały motywację, były w jakimś takim, taką miały czystą motywację do robienia czegoś takiego, bo zimno daje im jakieś profity i chcę, żeby coś dali w zamian, więc chcę, żeby pomogli komuś. Ciekawe, bardzo ciekawe. I co roku się zbierają osoby z całej Polski i mamy jakieś dziecko, któremu pomagamy. Zawsze ono ma problem, no zazwyczaj ma rekonstrukcję nogi na przykład do zrobienia. Okay. Czyli jest to też związane, że jeżeli my pomożemy, będzie miał zrekonstruowaną tą nogę, to może w przyszłości gdzieś tam z nami nawet pójdzie, nie? Ekstra. No, także... I jakie są zasady, żeby dołączyć i w ogóle jak to wygląda? Wystarczy płacić na fundację, się pomaga, na Oscara. Na Facebooku jest ta akcja do znalezienia. Wpłaca się 100 zł lub jak ktoś chce więcej i to jest warunkiem uczestnictwa. I w zasadzie wszystko. W zeszłym roku jeszcze też dołączyliśmy do tego bicie rekordu Polski. Więc była po prostu wpłata tam 20 zł na bicie rekordu Polski. W tym roku nie wiemy jeszcze, czy to będzie. Zobaczymy, więc na razie jest to po prostu 100 zł na Oscara. Jak się to wpłaci, to jest widoczne na stronie fundacji i wszystko. Wpisuje się mi nazwisko, ja wiem, że ktoś bierze udział. Nie? Okay. I to wszystko. I raz w roku robię taką dużą akcję, bo ona mnie kosztuje... Ona mnie kosztuje dużo energii organizacyjnie, nie? A częściej jadę po prostu w takiej małej grupie, która się mieści w jednym, w dwóch samochodach ze znajomymi i wchodzimy sobie... różne rzeczy trenując. Od jakichś depresyjnych rzeczy po mentalny trening, po jakieś takie, wiesz, obudzenie jakichś swoich wewnętrznych sił. To bardzo często mam w ciągu zimy. Nawet jestem praktycznie co tydzień. No dobra, ale takie wejście na, powiedzmy, na tą Śnieżkę. Jak to wygląda? No bo to, co jest ważne, nie wiem, czy to podkreśliłam raz tylko, ale no ono jest, różni się od standardowej wędrówki górskiej. Tak, no bo wiesz, idziemy tylko w krótkich spodenkach, powiedzmy tam mamy czapkę i rękawiczki, nie? Okay, wiadomo, buty, czapkę, rękawiczki, chociaż czasem bez rękawiczek, zależy jaka jest pogoda, nie? Ja jeszcze teraz już zakładam gogle jeszcze, bo jak jest taki mocny wiatr, a tam zazwyczaj jest mocny wiatr, bo on właśnie jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o Polskę, nawet Europę. To jest takie miejsce, gdzie najmocniej wieje w Europie praktycznie. No to też słabo widzę, a wolę widzieć, co się dzieje, nie? Bo jest, no nie da się po prostu iść czasem, nie? Zdarzało mi się w zeszłej zimy takie wejścia, że nie wszedłem. Że wszedłem do Domu Śląskiego, ale nie wszedłem na Śnieżkę, bo się nie dało po prostu. Nie? No i co mogę wszyscy powiedzieć? Wszyscy jedziecie rozebrani, cała grupa jest rozebrana. Tak. Wszyscy, wiadomo, że wszyscy mają w plecaku rzeczy i tak dalej, żeby się ubrać, wiesz, i to jest jakby z głową zrobione. No ale nie zdarzało się jeszcze, żeby ktoś miał potrzebę ubrania się, nie? Okay. A kobiety, jakie to w bikini bardziej, czy w jakiś taki sportowych? Taki top mają. Takie do treningów pewnie. Tak, tak, taki top. Więc też no to nic nie zmienia tak naprawdę, nie? No, to no organizm jest wystawiony, wystawiony jest 100% na zimno. Także jest to o tyle ciekawe, że organizm jakby, jeżeli powiedzmy nie masz problemów z sercem, jakimś tam układem krążenia, sercowo-naczyniowym układem, no to wszystko masz, co potrzebujesz. Ty wiesz, twój układ hormonalny wie, co zrobić, twój układ nerwowy wie, co zrobić, tylko ewentualnie, gdzie możesz wyjść stamtąd, to jest twoja głowa, tak naprawdę, nie? I tutaj tą głowę jakby albo musisz ją wcześniej przetrenować i się jakoś obyć z tym zimnem. I najlepiej być w dobrej formie fizycznej i lekko nawet, czy tam dobrze obyty z zimnem. I to tak naprawdę starcza. I potem czasem potrzebujesz kogoś po prostu doświadczonego, komu możesz zaufać, z którym, że możesz z nim iść i wiesz, że on ci na przykład powie: słuchaj, ty jesteś w takim na przykład stanie,
że powinnaś, załóżmy, się ubrać, nie? Mm-hmm. Bo czasem tobie to będzie ciężko, za pierwszym razem nie wiesz, który to jest moment. Kiedy jest za późno już. No. No. Jak jesteś na przykład w zimnej wodzie, to przychodzi taki moment, że chcesz wyjść. Mm-hmm. I ten moment zazwyczaj nagle ci przychodzi, wiesz, jeżeli będziesz 30 sekund dłużej, to wiesz, że na przykład nie będzie dobrze, nie? A idąc, ten moment może trwać 15 minut, 20 i on jest bardzo długi i łatwo go gdzieś przeoczyć. Porozmawiasz z kimś i dojdziesz do momentu, aż naprawdę ci już będzie mega, mega zimno i ubranie się wtedy już ci nic nie da. Okay. Bo ty nie zrobisz i nie wygenerujesz energii z siebie. Mm-hmm. Potrzebujesz jakieś zewnętrzne źródło energii. Mm-hmm. Nie? No to brzmi niebezpiecznie, ale tak naprawdę pytanie... Niebezpiecznie, ale jakby trasa jest optymalna na to wejście. Mm-hmm. Czyli idziesz z dołu do schroniska, czyli nie ma takiego czegoś, że gdzieś trzeba zawracać, wracać się, czyli idziesz do celu, to jest jedna rzecz. Dosyć, ona jest krótka, około 5 km, także sam wysiłek trwa około, powiedzmy, 1,5 godziny, czyli jeszcze jesteś w stanie z tej energii, którą masz w sobie, bez jedzenia po drodze dojść. Mm. I druga rzecz jest taka, że jest dosyć stromo pod górę i początek jest taki, że się dogrzewasz i już potem łapiesz taki flow, żeby iść. Okay. Także dużo rzeczy jest, wiesz, pomyślane, żeby to się ułatwiało ludziom, mm-hmm, nie? Bo mm-hmm. robiłem też na przykład takie rzeczy, że gdzieś na jakichś zawodach szedłem 15 godzin na przykład bez koszulki, nie wiesz, 1,5 godziny. Co prawda nie było takiego ekstremum, ale 15 godzin to i tak jest długo, no, nie? W lutym na przykład, nie? Że tak. No i zdarzało mi się, że wiesz, przez 15 godzin, no to tam już są takie momenty, że musisz znać swój organizm, bo wiesz, że to jest na przykład słabszy moment, że powinnaś coś zjeść, że powinnaś przyspieszyć jednak tego tempa i czy ci energii starczy na przyspieszenie, czy nie. Taka jakby wchodzi już logistyka i trzeba mieć doświadczenie i ileś takich wejść. A tam jest, no według mnie w Polsce bardzo hardkorowe miejsce, no ale też najbardziej, jak się da, bezpieczne, mhm. nie? A mówiłeś, nie wiem, czy u mnie w podcaście, czy w którymś ze swoich wywiadów, że 120 osób miałeś, tak? Mówiłeś, że tak, w zeszłym roku momencie? Mieliśmy na dwie raty trochę to rozłożone, bo była duża afera medialna. Aha, dlaczego? W sensie... Bo my szliśmy w sobotę, a we wtorek jedna grupa, która wchodziła, wezwała GoPro. A, o kto słyszałam o tym, tak, no. Była bardzo duża afera, bo jakiś tam dziennikarz napisał, że we wtorek nie udało im się, więc będą powtarzać w sobotę. No i się zaczęło. Media. No, już jakby podchwyciło, wiesz, potem to już szło lawinowo, to już było nie do zatrzymania, no, nie? No. Czyli od wtorku w środę już miałem telewizję w domu. Tak to zadziałało, nie? Od wtorek wieczorem już widziałem, co się dzieje. Rano w środę już dostawałem screeny na Messengera z TVN24. Do południa już miałem telewizję. No ale i co? I powiedziałeś, że to nie twoja grupa była, to co zamawia GoPro? Tak. No powiedziałem, no byłem we wszystkich telewizjach możliwych w Polsce, jakie są, mm-hmm. żeby to sprostowywać. Ale sprostowywanie jest, wiesz, no nie, już nie jest to. Jak już poszło, to już poszło, nie? Także wiesz, jak już trafiasz, powiedzmy, nie wiem, do głównego wydania wiadomości w większości telewizji, czy ja nie trafiłem, w sensie, że ja, ale sam sposób, wiesz, chodzenia w górach, no to wiadomo, jaka będzie... No tak, jaka będzie. Skreślają wszyscy, że głupota. Ja... Choćbyś nie wiem, jak była przygotowana i nie wiem, ile czasu poświęciła i jak to dobrze zabezpieczyła, no to będzie to odebrane jako po prostu głupota, nie? Tak. No, tak. No niestety, ale no... Dlatego w zeszłym roku musiałem zrobić dwie akcje. Mhm. Tą na 120 osób, gdzie byliśmy, jakby, wiesz, ubraliśmy się w t-shirty, mhm. okay. żeby nie wchodzić tak wizualnie. I akcje, jak trochę ta sytuacja cała się, powiedzmy, jak ucichła, zrobiliśmy jeszcze jedną, gdzie sobie weszliśmy, czyli to było w marcu już. Ale warunki były jeszcze gorsze w marcu. No tak, to w marcu potrafią być nieco. Warunki były bardzo trudne, nie? Tam minus 30 stopni, wiatr pod 100, między 90 a 100 na godzinę. To jest taki wiatr, który już się blisko, że cię przewraca. W tej drugiej akcji weszło 77 osób i no wiadomo, wszyscy weszli.
Nie? Nieźle, ale to wtedy idziecie wszyscy razem? W sensie, no... Wiesz, w swoim tempie. Okay. Zaczynamy wszyscy razem. Ale ktoś jest na końcu, ktoś jest na początku, jakby prowadzący? Ja zawsze zamykam. Na początku też miałem jakieś osoby w środku też. Mhm. Jakby, wiesz, ja z założenia biorę dużo osób, zanim jest ta główna akcja i w takich małych gdzieś tam wyjazdach sobie z nimi idę. Plus to są osoby też, które ćwiczą same. No już teraz, wiesz, to już jest któryś rok, więc ileś osób już przeszło to. Idą sobie po prostu kolejny rok. Okay. I takie osoby są dla mnie właśnie najbardziej wartościowe, bo są moim wsparciem. Wiesz, ja nie jestem na przykład na dole technologicznie, nawet nie mam jak się z nimi porozumieć, bo wiesz, telefony na przykład nie działają. No tak, za zimno. No, jest za zimno, nie? Musieliśmy mierzyć, bo chcieliśmy zrobić to jako rekord i musieliśmy to udokumentować. I endomondo każdy miał włączone, no to połowa tych endomondo w ogóle nie zadziałała, nie? Nie było połączenia. No, okay. Więc wiesz, to już jest taka temperatura, że te telefony nie bardzo działają. No tak, ale... Zwłaszcza, że też idziesz w shortach i w sumie masz je w kieszeni często albo coś, to nawet nie ma gdzieś schowany, nie jest w kurtce. Mhm. Trzeba było pewnie coś tam, nie wiem, czy jest coś, co... Może gdzieś tam głęboko w plecaku schowany albo coś, nie? To jest ciekawe pytanie w sumie. No, ale nie ma możliwości skontaktowania się z kimś, więc trzeba być już w miarę takim zespołem. No tak. Zgranym, żeby każdy wiedział, albo chociaż dużo osób było, co wiedzą, co mają robić, żeby to było nie... nikt jakby... każdy czuł wsparcie. Okej. Okay. Rekord polegał na tym, żeby w jak największej grupie wejść rozebranym na Śnieżkę, tak? Tak. Nawet my musieliśmy pokonać po prostu 4 kilometry. Aha, okay. Ja nawet na Śnieżkę wtedy nie wchodzę z taką dużą grupą. No tak. Z tego powodu, że tam są już znowu łańcuchy i każdy idzie jeden za drugim. Więc żebyśmy na przykład każdy wszedł na górę, to by trzeba było bardzo dużo czekać, bo między osobą pierwszą, na przykład przy takiej dużej akcji, jak było 70 tam parę osób, między pierwszą a ostatnią osobą była różnica około godziny 20 może nawet. To jest niemożliwe, żeby ktoś czekał tam na górze tyle, nawet ubrany, No pewnie, to są zbyt trudne warunki, nie? Więc po prostu idą do schronienia jakby wszyscy, nie? Do bezpiecznego jakiegoś miejsca i tam, tam czekamy, aż wszyscy po prostu się zejdą i wtedy tam siedzimy razem sobie, zakończamy tą akcję. I na górze się ubieracie? Zależy od warunków, jakie się trafią. Jak są bardzo trudne, to się schodzi. W zeszłym roku były na tyle trudne warunki, że ludzie się pytali, jak mają zejść w ubraniu. Więc to wyobraziła, nie? Weszli bez, ale nie wiedzieli, jak mają zejść w ubraniu. Ale w sensie, że nie czuli już ciała, czy...? Że taki mocny wiatr, że ich się przewracali. Aha. Na przykład. I co? No... Powoli? No powoli sobie schodzili, nie wiesz. Najważniejsze dla mnie jest zadbać w tym ich krytycznym momencie, jak idą na górę, no potem no sobie... No tak. Trzeba zejść, no. Sobie sami. Trzeba zejść, nie? No już w ubraniach, nie? No ale tam powiedzmy, że ta droga jest okej, nie? Jest okej, ta droga, nie ma jakiegoś tam przedzierania się, w miarę się idzie po płaskim terenie. Też tam GOPR dba o to, że ta droga do schroniska jest na przykład rozjeżdżona skuterami, z tego jak widziałem. No to robiłeś tak dalej. W porozumieniu z GOPR-em, z tego co tak, słyszałam. Tak. Ta akcja była, wiesz, ze zgodą parku, w porozumieniu z GOPR-em i tak dalej, także bardzo trudno to uzyskać i... Bardzo się cieszę, że w ogóle taką opcję dostałem. No nie? Tak, no bo ta grupa dlaczego została, ta jakby nielegalna grupa, dlaczego została zwieziona? Wiesz co, jest kilka, jakby było kilka głosów różnych. Aha. I nie wiadomo do końca, jak to jest. Sytuacja była taka, że oni gdzieś tam wezwali GOPR. Ale nie wiem, czy to byli oni, czy ktoś wezwał ten GOPR, widząc ich, trudno powiedzieć, ale byli w sytuacji... No blisko jakiegoś tam wychłodzenia, blisko jakiejś hipotermii, więc no, nie powinno się według mnie przekraczać jakichś tam takich barier w takiej dużej grupie. Jak się idzie na przykład, nie wiem, dwie doświadczone osoby, jedna nie, to jest okej jeszcze, bo w takiej małej grupce to wiadomo, ale w grupie powiedzmy takiej dużej, nawet jakby miało coś się stać i GOPR miałby tym osobom pomagać i miałoby być ich trochę więcej, to też jest problem, bo tych GOPR-owców tam nie jest nie wiadomo jaka liczba. Tak, wiesz, no tak. Masz 120 osób, a ich na przykład jest nawet, nie wiem, 10, nie? No to wiesz, oni mieli coś takiego, że w pewnym momencie spanikowali i był odwrót. I to jest już nie tak. Czyli po prostu zanim zrobisz odwrót, musisz podjąć decyzję w ogóle, czy to jest możliwe. I już musi mieć na tyle doświadczenia, żeby wiedzieć.
Więc warto po prostu wybrać się z kimś, kto to wie. Ja generalnie będąc tam na dole, widząc, obserwując przez tam 2 tygodnie już sobie prognozę pogody, cały czas jak się zmienia i tak dalej, już wiem, czy mniej więcej ta grupa wejdzie, czy nie wejdzie, nie? Czy jest sens w ogóle ją pchać do góry, czy lepiej po prostu, wiesz, odpuścić albo zobaczyć, jak jest na drugi dzień na przykład, bo zawsze jesteśmy od piątku do niedzieli. Aha. Czyli jak w piątek przyjeżdżamy, mamy taką odprawę, to albo zrobimy to w sobotę, albo w niedzielę. Okej. Okay. Nie? Także no, ludzie też są szaleni, to trzeba też pamiętać, no nie? Tak. Że nic im nie zakażesz. Możesz jedynie przedstawić swoją, jak wiesz, rację, argumenty i tak dalej. Ludzie wiedzą, że ja to robię wielokrotnie i jak mogę powiedzieć, że wiesz, też ja się wycofuję osobiście, dla mnie to jest trudne, nie? Ale nie mogę powiedzieć, nie możecie iść, bo oni po prostu mogą sobie pójść, no to jest wolna wola ich, jasne, nie? No, więc w sumie w takich momentach nawet lepiej czasem pójść z nimi, nie? No tak. Zawsze lepsze wsparcie. Żeby już mieć wsparcie, no tak. No. No to są trudne decyzje dosyć. No tak. Powiedz mi, jeżeli chodzi o to samo wejście, o ten epizod, czy poza tym, że no, coś tam sobie, znaczy udowadniasz głową taką, poza takim mentalnym osiągnięciem czegoś, czy widzisz tutaj jakieś takie plusy, jeżeli chodzi o stricte organizm? Takiego wystawienia się w ten sposób, takiego marszu. Myślę, że plusy są na poziomie zawsze mentalnym, nie, no nie aż takim fizycznym, bo jeżeli ktoś miałby zrobić, to lepsze jest krótkie, systematyczne wystawianie się na bodziec, a nie dwugodzinny marsz, nie? Po którym czuć, że ten organizm jest obciążony i że potrzebuje, trzeba zadbać o ciepło, trzeba mu dostarczyć z powrotem energii, mięśnie pracują nad ogrzaniem, nad ruchem, także to jest na zasadzie testu, nie? To nie jest na zasadzie zdrowia robione. Jedynie w jakichś takich wypadkach, gdzie ktoś ma jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, może depresyjne stany, to wystawia się na dwugodzinne działanie po prostu adrenaliny i dla niego może to być, wiesz, ta dopamina, która się wtedy produkuje, może być dla niego zbawienna, bo on ma trochę braki w tym, nie? Więc przy takich rzeczach mogłoby to być zdrowotnie dobre, nie? Ale fizycznie to jest po prostu mega obciążenie, nie? Mega obciążenie dla układu krążenia. No tak. Nie? I, no i taki, wiesz, no stres, nie? Czyli jest to po prostu duże obciążenie dla twojego układu krążenia i nie jest to bardziej, żeby sprawdzić, co się wytrenowało już wcześniej, niż żeby to potraktować jako takie, wiesz, zdrowotną rzecz, nie? A powiedz mi, bo co, jak mówiłam ci, że sama gdzieś tam stwierdziłam, że w przyszłym roku 30, stwierdziłam, że zrobię to z okazji 30, no ale jak powiedziałeś, że w grudniu idziecie, to może tak na miłe zakończenie 20 lat. Natomiast co później? No bo no jesteśmy, wiadomo, że bardzo wychłodzeni. Powiedzmy, na górze się ubieramy bądź nie, no ale szybko się pewnie po wejściu, czy zaraz po zejściu ubieramy. I jak dalej trwa ten proces, wiesz, tego ocieplania się? Na ile te osoby wracają do tej normalnej temperatury? Czy one przez kilka godzin kolejnych są, wiesz, zziębnięte? Wiesz co, to zależy od wytrenowania, bo to jak ty jesteś wytrenowana, jak masz sprawę te mitochondria, które tą energię produkują, jak one wcześniej były przećwiczone, tak one szybko się przywracają. I teraz jeżeli ktoś na przykład czuje, że chłodno mu, bo wiadomo, to jest mega mocne wychłodzenie i w ogóle może być tak, że po prostu pójdzie spać na samym początku, nie? Że to będzie takie męczące. Chociaż ta adrenalina też może być różnie, może być tak pobudzony, że jeszcze długo nie będzie też mógł. Ja często idę na saunę po prostu, nie? I wiesz, przy ekstremalnie skrajności w zimno robię ekstremalnie skrajność w ciepło, ale robiłem też coś takiego, że po skończonej akcji też takiej mocnej, że nawet nie weszliśmy na górę, czyli już tam pchaliśmy dosyć się mocno, ale to mówię w takich małych grupach. Pojechałem też jeszcze do wodospadu wszedłem, do zimnej wody. I czyli też ona była cieplejsza niż twoje ciało? No wiesz, tam temperatura tej płynącej wody to jest bliska zeru, nie? I to było dopiero doznanie. I tam czułem ciepło między innymi w tej zimnej wodzie. To jest jakby w drugą stronę jeszcze.
przegięcie jeszcze za przegięciem, nie? Można powiedzieć często. Niezwykłego w ogóle. No, ale miałem znowu taki efekt, jakbym pierwszy raz w ogóle wszedł. Ale to spowodowało jakiś wyrzut ciepła u Ciebie w organizmie? No jakby jeszcze organizm może myślał, że już wiesz, wkracza w komfort, bo jednak trochę tym autem i nagle dostał jeszcze coś mocniejszego, więc to było super przeżycie dla mnie, naprawdę. Nie miałem problemu na zasadzie tego, że mi było zimno w tej wodzie, nie? Było mi naprawdę fajnie, przyjemnie. No i później... A zawsze saunę robię, nie? I potem jeszcze odpowiednio, wiesz, jadę i sobie mam takie miejsce, w którym jem i, no i zjadam jeden, dwa obiady, ile trzeba. No tak, no bo to podkręcona jest mocno przemiana materii po wyjściu z zimna, nie? No, ale też zużycie energii tam było duże, nie? No ciężko tak, powiedzieć, jak duże, nie? Bo sam, wiesz, półtorej godziny takiego przebywania, no to przy podejściu pod górę to nie byłoby dużo kalorii. No, ale ile tego poszło też na ogrzanie się? Jak wiesz, wchodzisz, to lód jest na tobie. No tak. Nie? Jesteś w lodzie jak normalnie. Jak po komorze trochę, nie? Bo się przegięło w komorze pewnie. No, tam jak jeszcze wiesz, ten wiatr wieje, jesteś oklejona tym. Jeżeli tam wieje wiatr i jest jakiś śnieg w powietrzu, no to wszystko się, wiesz, wszędzie, gdzie włosy, tam zostaje. Niesamowite. No, jest... No, aczkolwiek są też takie momenty, że wchodzi się, jest piękna pogoda, słońce i jest czuć. Może być minus 10-15 stopni, jeżeli jest słońce, czujesz to ciepło. Mm-hmm. I miałem też takie, że nie było wiatru, super krajobraz, wiesz, drzewa oblepione ze śniegu, takie rzeźby i cały czas słoneczko, wiesz, no. Te epizody, gdzie jest tak ładnie, są rzadkie. Ale liczę dlatego na to. Dlatego się bardziej nimi cieszysz. Okej, okay, no właśnie, liczę, że zostanę taki. Nie zdarzyło mi się na tej akcji, gdzie szedłem w tyle osób, żeby była aż taka ładna pogoda. Okej. Okay. No ale później na przykład te osoby, które zeszły, idą pod ciepły prysznic na przykład sobie, tak standardowo, no powiedzmy. Ciepły prysznic, sauna, nie? Mhm. Zależy jak to tam wygląda, dlatego ja też polecam zostać na przykład jak sobotę, żeby zostać sobie do niedzieli, żeby się gdzieś tam doprowadzić, jeszcze sobie ochłonąć i tak dalej, nie wracać do takich codziennych czynności może przez chwilę. Mhm. Ale nie jest tak, że później przez kilka dni się nie możemy ocieplić, czy bo tam ta temperatura dość szybko jak wraca? Jak zadbasz o to, to wróci szybko. Jeżeli byś z tym nic nie zrobiła, może być tak, że na przykład będzie, no wiem, z dwa dni do tego będziesz wracać. Jak jesteś mocno wytrenowana, to będzie to też szybko wrócić, nawet bez tej sauny. Okay. Nie? Okay. Tylko na przykład może być potrzebne, żeby coś zjeść. No tak, to nie? Na pewno. Żeby tą energię zabrać. Mhm. Ale nie ma sensu czekać, aż organizm to sam uzupełni. Myślę, że trzeba mu po prostu dać, bo wiesz, umysł działa na takiej zasadzie, jeżeli zgodzi się twój umysł na to, żeby podjąć jakiś challenge, nie? Jakieś wyzwanie, to oczekuje za to nagrody. I więc trzeba mu tą nagrodę dać. No nie? Tak, no i wtedy on jest gotowy na kolejne jakby wyzwanie. Nie? Jak mu nie dasz nagrodę i dalej go będziesz jakby przyciskać, stresować tak. To nie będzie tutaj wdzięczny, nie? Nie no tak. Będzie tutaj, wiesz, chętny do współpracy, może tak być, nie? Często tak jest, można próbować robić wbrew coś, ale myślę, że lepiej dać nagrodę, nie? Tak jak wiesz. Pies jak wykona jakieś zadanie, dasz mu nagrodę, dasz mu coś do jedzenia, to z chęcią powtórzy to. Mhm. Nie? A po takim wyziębieniu organizmu, jak działa alkohol? Jest sens w ogóle, czy nie? W sensie nie wiem w trakcie absolutnie, ale po. Ja nie piję w ogóle. Okej. Okay. Nie testowałem tego. No ale są osoby, które tak doszliśmy, że idziemy na grzańca na przykład. Może, w górę. Wiesz co, no alkohol trochę oszukuje no ten właśnie organizm. Wiem, dlatego tutaj się zastanawiam, nie? Na ile to nie jest ryzyko. Alkohol trochę oszukuje. Ja jestem fanem właśnie dostarczenia sobie to jako zewnętrzne takie źródło po prostu, nie? Okay. Samo na przykład, nawet jeżeli jesteś mocno wychłodzona, pomijam nawet alkohol, bo alkohol byłby bardzo tutaj negatywny, jeżeli byłoby, powiedzmy, skończyłaś, doszłaś do schroniska i teraz jesteś wychłodzona i chcesz się ogrzać. Ta krew jest scentralizowana, nie ma jej w kończynach, głównie jest tułów, głowa do mózgu i tutaj się utrzymuje, nie? I teraz pijesz coś ciepłego. To coś ciepłego wchodzi jakby do żołądka, więc zaczynasz się ogrzewać, tu się robi cieplej, więc organizm czuje, że może tą krew wypuścić na zewnątrz, nie? I robi to szybciej, niż jakbyś po prostu siedziała, bo masz dodatkowe jakieś tam źródło ciepła, nie? Więc ta krew zaczyna wypływać zimna, no ale jeżeli ciepła ze środka, no ale wypływa ciepła, no to wraca zimna, nie?
No i ta zimna krew zaczyna szybko wracać i schładzać ci tutaj no tak, w środek, tak, no. Nie? Więc taki jest jakby after drop, że może mieć taką zapaść w wyniku tego, że zaczynasz pić coś ciepłego. Więc na przykład nie powinno się też pić ciepłych napojów, żeby się ogrzać. No tak. Nie? Najlepiej sobie dostarczyć w postaci jakichś ogrzewaczy, nie? Które gdzieś tam w takich kluczowych miejscach, jak właśnie pachwiny, ogrzewać i żeby zimna krew wracała jako ciepła do środka, a nie nagle mieć powrót zimnej krwi, nie? Także ruch na przykład nie jest dobry, picie ciepłych napojów. Mówię już o takim stanie, wiesz, bliskim hipotermii, nie? Tylko zewnętrzne źródła jakieś ciepła. Więc alkohol znowu by po prostu spowodował rozszerzenie naczyń krwionośnych, więc to też nie byłoby dobre, bo one zamknęły się nie bez powodu, nie? No tak, ale no tak coś słyszałam. W perspektywie 2 godziny po, 3 godziny po, wiadomo, już będzie to no tak. Inne. I też więcej mamy jakby czynników, które nam pomagają się ogrzać, nie wiem, to był taki... Tak, no w zasadzie już nie robisz to dla ogrzania, nie? Tak, no tak, no. Tak. No to wtedy powiedzmy jest okej, okay, nie? Ale właśnie po prostu tego, co powiedziałeś, że nie pijemy ciepłego, żeby się ogrzać, to pijecie coś na tej trasie albo jecie? Ja mam zazwyczaj termos z ciepłą kawą, bo jak jesteś na trasie, to też to ma jeszcze sens, bo dodaje ci energii, nie? No tak. Wypijesz coś ciepłego, mniej potrzebujesz tego krwi odprowadzić do środka, żeby utrzymać ciepło, bo po prostu jakieś ciepło dostarczasz, a ta sytuacja, o której mówiłem, jest w momencie, jak już jesteś bliska hipotermii. Rozumiem, okej. Okay. No czyli tak. W momencie, jak sobie dostarczasz energię w trakcie, to podtrzymuje to twoją aktywność, nie? Aczkolwiek te 1,5 godziny nie potrzebujesz aż tak tej energii dostarczać dużo. Aczkolwiek wiadomo, jedni są w lepszej formie, drudzy no w tak. gorszej, nie? No tak, tak. Więc pewnie, no nie wiem, na ile można po prostu jakiś test wysiłkowy na układ krążenia zrobić, jeżeli ktoś, znaczy po prostu trenować regularnie plus morsować pewnie też przed. No myślę, że też dać temu układowi krążenia przećwiczyć się, nie? Czyli na przykład wystawiać się ciepło, zimno, żeby te mięśnie wokół naczyń krwionośnych mogły popracować trochę. Żeby potem nie było, tak samo jak na przykład pierwszy raz wchodzisz na pierwsze morsowanie, to jak się zaczynają zaciskać wokół na przykład nóg, naczyń krwionośnych w nogach, to czujesz ból. Ale po którymś tam wejściu nie ma tego bólu, nie? No to ten ból to są, wiesz, zaciskające się naczynia krwionośne i ty nie jesteś przyzwyczajona do nich, nie są przyzwyczajone do tej pracy. Nie? Po jakimś czasie, jak one już się wytrenują, to też nie sprawiają ci takiego bólu. Można sprawdzać to na saunie, wytrenować się na saunie. Ciekawą opcją jest na przykład zrobić saunę w taki sposób, żeby na przykład odwrócić trochę ten proces i wejść na przykład, od razu wejść na przykład do zimnego i potem zobaczyć, co się stanie, jak wejdziesz do ciepłego. Bo to jest na przykład coś takiego, że idziesz 1,5 godziny w zimnie, a potem nagle wchodzisz do schroniska. Okay. I jest ciepło. No tak. I jak się zachowa organizm? Wchodzisz do ciepłego i nagle ci się robi zimno. No to jest takie odczucie. Nieźle. Nie? Także czasem na przykład, wiadomo, jak się wygrzeję na saunie i wejdę do zimnej wody, zawsze jest przyjemna droga w tą stronę. No tak. Ale nagle wejdź do zimnego i spróbuj wejść na saunę i zobaczysz, co się będzie działo. No tak. Jak możesz zacząć, jak wraca też krążenie, to się zaczyna szcząść. Ciekawe. Nie? To też nie wygląda ciekawie. No to na pewno. Ja się zastanawiam tak cały czas, jak myślę w schronisku, co na ten temat ludzie sobie tak siedzą w schronisku, w tych swoich kurtkach i nagle wchodzi grupa w samych majtkach. No powiem ci, że jest... jak w czasie akcji jakby nie ma dużego problemu, bo jak wchodzi grupa 100-osobowa do schroniska, to oni są większością. No właśnie. Tak, no tak. Ale więc jednak... jakby to jest kontekst inny, no nie? Tak. Ale jak wchodzisz na przykład, wiesz, 3 osoby, coś, wiadomo, że reakcje będą od takiej reakcji, o Jezus, zobacz, oni nagle są, wiesz, wytrzymali, po taką reakcję, no, idioci. Albo po reakcji, tak, albo po reakcji, że kurde, jakieś zaburzenia może, wiesz, psychiczne, coś, no. Bo taka jest prawda, że wiesz, to, o tym się dużo nie mówi. Gdzieś tam, no, o tym Wim Hofie, coś tam gdzieś, że ktoś tam wszedł, jakaś tam grupa, ale no, ja nie słyszę o tym jakby za dużo, wydaje mi się, no, gdzieś tam, a mimo wszystko, że mam dużo znajomych, coraz więcej znajomych, którzy morsują, którzy lubią zimno, to dalej to nie było dla mnie coś takiego, że o, co drugi mój znajomy wchodzi na śnieżkę, no, wiesz. No, nie jest to pospolity jest, jakby no, sposób, wiesz. Dużo ludzi na pewno tam nie słyszało nawet o tym, jakby tak was zobaczyło. Tak, wiesz, to też jest tak, ja to tłumaczę też ludziom w ten sposób, że typowe osoby morsujące, one często nie są fit, jak dla mnie, w moim rozumieniu tego słowa fit.
Ale teraz na szczęście coraz więcej młodych osób to robi, bo kiedyś to mi się zawsze kojarzyło z takimi starszymi osobami, które jeszcze chcą trochę dłużej pożyć. Tak, z Teleekspresu, tam kilku panów takich z brzuszkiem. No, i zawsze wiesz, przebrani, to i tu, i kiełbaski, jest muzyka, tak. I disco polo i wchodzą. Tak. Ale teraz na szczęście zaczęło się zabierać za to dużo młodych osób i jest taki trochę trend jakby to zdrowotny i to mi się mega podoba. No bo też jakby my wchodzimy ze świadomością na przykład, nie? I mnie przekonała najpierw teoria, że jak zaczęłam morsować. Nie tyle, że chciałam sobie to udowodnić, tylko po prostu jak poczytałam, jaki to ma wpływ, to mówię, kurde, ja chcę to zrobić. No. A kwestia mentalna, no to dochodzi, wiadomo. No to czuć, że ten element uzupełnia. No oczywiście. Jesteś bardziej kompletna wtedy, nie? Tak, no w ogóle, wiesz, inaczej tolerujesz zimę, no to jest no, inny jest, świat. Cały rok jest fajny, nie? Tak. Czekasz, aż wreszcie będzie ten moment, no. Jak się kończy, okej, okay. Zaczyna się słońce, to się cieszysz słońcem. Tak. To jest super. Tak, chociaż nie? Powiem Ci, że gorzej toleruję upały. No, nie wiem, no. Ale naprawdę nie pamiętam, że rok temu, czy dwa lata temu już sobie załatwiałam nawet kriokomorę, żeby jakby pochodzić parę razy. Dlatego dobrze, że masz lodówkę, bo nie no, odczuwasz ja tego. Nie czuję tego właśnie. No, no nie? Właśnie. Ja właśnie jak jest upał, to... Jeszcze lepiej mi się też wchodzi do zimnej wody. No tak, no, no. Tak, to na pewno. No. Ja jak sobie na przykład w ciągu takiego upalnego dnia raz wejdę, to mi starcza na cały dzień. Czasem dwa razy, nie? Ale starcza mi na cały dzień. Zazwyczaj. No, także jest jakby ja jestem yin yang, nie? Wiesz, ciepło z zimnem, tak. Czuję równowagę, jest okej. Okay. Mhm. A jak właśnie, bo to często dostaję takie pytanie, sauna z morsowaniem, no bo generalnie jako układ krążenia, jako trening układu krążenia rozumiem, że tak, ale no ja się spotkałam z teorią raczej, żeby po tym zimnie dać organizmowi, oczywiście takim standardowym, regularnym morsowaniu, żeby on sam doszedł do tej temperatury, no bo dzięki temu on zaczyna właśnie się adaptować do tego lepiej, niż że mu pomagamy. Z drugiej strony mamy ten trening układu krążenia, więc to bardzo często się pojawia pytanie, no bo utarło się kiedyś, że to jest na odporność najlepsze łączyć te dwie rzeczy. Wiesz co, no sauna to jest takie cardio, nie? Czyli trzeba obciąża serce, obciąża ten układ krążenia, a samo takie morsowanie to jest znowu inny trening. I takie coś, jak ty mówisz, żeby dać temu organizmowi dojść do siebie, to jest osobny trening, bo on po prostu energetycznie musi zacząć pracować i uzupełniać jakby te braki. Okay. To jest osobny trening i to jest osobny trening. Musisz potraktować to jako dwa różne. Jak robić sprinty i biegać długie dystanse. To jest, są dwa super. Różne treningi. Nie? Obydwa trzeba generalnie robić. Mhm. I ja po prostu robię to tak, jak czuję. Wiesz, sauny robię mniej zdecydowanie, nie? Ale jak się masz zacznie... W domu jeszcze. No, ale jak się zacznie... No, zacznie zima, no to wiadomo, że to się też zmienia. No tak. Nie? To wtedy tego jest proporcjonalnie więcej. Mhm. Nie? Także no... Trzeba pamiętać o tym, że to jest równowaga, nie popadać ze skrajności w skrajność i zawsze to będzie dla organizmu wysiłek, zawsze to będzie jakiś dyskomfort. Jak się pojawiały takie trudne warunki, czy zdarzało się w przeszłości, że człowiek gdzieś tam wpadł do takiej wody, no to nigdy to nie było na takiej zasadzie, że ktoś wpadł do tej wody i mówił, o super, wpadłem do przerębla, to sobie w nim posiedzę. Nie? Tylko to on no, już okay. Musiał myśleć, co zrobić, żeby się ogrzać. Nie mógł pójść do auta i sobie włączyć ogrzewania, tylko to łączyło się z dodatkowym wysiłkiem, rozpaleniem ogniska, ogrzaniem się, co było mega kłopotliwe. No tak. Więc to, co się wydarzyło przez te nasze pokolenia, ma na nas w tej chwili duży wpływ. Mm-hmm. I musimy o tym pamiętać. My mamy komfort, możemy sobie to przeprogramować trochę inaczej, ale no jest to wysiłek, jak się kiedyś wpadło, to zanim się ogrzało, zajmowało to dużo czasu, więc w tym momencie ogrzewania się to był na przykład najbardziej kłopotliwy jakby czas dla człowieka, więc, no, więc to jest, ale wracając jakby do tematu, dwa różne treningi po prostu jest okej, nie? Trzeba o tym pamiętać. A jeśli chodzi o dzieci i morsowanie? Nie ma żadnych przeciwwskazań, wiesz. Od jakiego wieku można dzieci tak... Bo powiem Ci, nagrywałam kiedyś, dwa lata temu, z taką dziewczyną, czy trzy nawet, która morsowała w ciąży. I ona, mam nawet jej gdzieś tam zdjęcia jeszcze, no z takim już dużym brzuchem. No po prostu ona przed ciążą oczywiście morsowała tak, też. Tak. I w ciąży też morsowała. I zauważyła taką rzecz, że ta jej córeczka, jak pojechała nad jezioro w jakimś takim miesiącu, że to nie było lato, nie wiem, bo jesień, albo wczesna jesień, albo późna wiosna. Znaczy wiosna, wczesna.
i pojechały ta jej córeczka i córka jakiejś znajomej, no, która nie ma nic wspólnego z morsowaniem, to mówi, że ona miała tolerancję, ona się w ogóle jakby nie czuła zimna, ona się zdjęła, wiesz, buty, normalnie chodziła do tej wody, a ta druga dziewczynka nawet nie dotknęła wody, bo była za zimna dla niej. Mhm. Oczywiście ta dziecko jeszcze nie morsowało, bo to było jakieś takie, że dopiero zaczęło chodzić, ale już miało to takie podejście zupełnie inne do zimna i tak się zastanawiałyśmy, wiesz, na ile to, że ona morsowała w ciąży, miało wpływ, że to dziecko inaczej reaguje na zimno, że dla niego to nie było problemu, że to jest zimne jezioro, ale ona już chodzi stopami. Powiem ci, że nie wiem, wiesz, czy to taka będzie zależność, nie? Bo myślę, że nawet jeżeli ktoś gdzieś tam długo morsował i miał to fajnie, wiesz, przepracowane, to nawet myślę, że to mógł nie być dla organizmu jakiś duży stres. Mm-hmm. I to jest właśnie wtedy okej. Okay. Jeżeli ktoś to wcześniej dużo robił, tak. I to nie był taki jakiś, wiesz, mocny dla niej bodziec, nie? Mm-hmm. Więc ja jestem zdania, że wiesz, że no kurczę, mechanizmy są na wszystko, nie? Ja mam córkę, 3 lata. Mm-hmm. I wiadomo, że chciałbym, żeby ona morsowała, ale musi to być podjęte decyzja przez nią, bo jeżeli w tej chwili bym ją do tego gdzieś tam zmusił, to bym, myślę, osiągnął dokładnie inny efekt i może zwrotny. To na wiele lat by był, byłoby ten efekt jakby negatywny. Więc mogę powiedzieć tyle, że jak miałem obóz tygodniowy i codziennie wchodziliśmy do zimnej wody i ona to widziała, woda miała 10 stopni, to była taka w potoku górskim, więc nie było tak źle, nie? Mhm. My mogliśmy tam sobie po prostu siedzieć i medytować w tej wodzie, nie? No to jak ona to widziała, to na koniec obozu przyszła sama, że chce wejść. Weszła sobie, zamoczyła nogi, ręce, posiedziała minutę i wyszła, bez jakiejkolwiek presji na niej. I to był super jeden przełom taki. I w tym tygodniu mnie zaskoczyła bardzo, bo przyszliśmy i ona widzi, że my wchodzimy do tego lodu. Nie? Ona sobie to obserwuje. Tak, do lodówki. Ona sobie to obserwuje. I przyszła ostatnio i mnie zaskoczyła. Byliśmy jeszcze poćwiczyć sobie na drążku, trochę się popodciągać i powracając mówimy, wejdziemy sobie do lodówki. I ona weszła i zaczyna się rozbierać i mówi, że ona wchodzi do lodówki. Ja mówię, kurczę, no wiesz, no radość była niesamowita, nie? Ale mówię, no nie, może poczekaj, nie? A ona mówi, nie, nie, ona się rozbiera, wiesz, zdejmuje kurtkę, jakąś tam sukienkę miała, zdejmuje mi pieluchę. Nie, ona jeszcze ma pieluchę, nie? Zdejmuje tą pieluchę i mówi, że wchodzi, nie? A ja mówię, nie, możemy tylko wejść nogi, nie? Tam jest pół stopnia, wiesz, temperatury, okay. Nie? Nie 10. I ona mówi, no, że ona chce jeszcze ręce, nie? A ja mówię, nie, na pierwszy raz, mówię, zamaczamy nogi, nie? Ona wcześniej moczyła stopy sobie, siedziała na kancie i widziała mnie wiele razy w środku. No i okej, okay. Ona mówi, dobra. Mam nawet filmik, może go gdzieś tam wrzucę do internetu, okay, nie? To okay. Bo staram się nie wrzucać, bo ludzie mogą to różnie odebrać, no, ale wiadomo. Na tym filmiku ewidentnie widać, że ona mówi, że ona chce wejść. Jak ja mówię raz, dwa, trzy, to ona liczy, raz, dwa, wkładam ją i wyciągam po prostu, okay. Nie? I ona się mega cieszy, ma mega radość. Ja robię to na takiej zasadzie, że wiesz, wiem, że jakbym ją tam potrzymał chwilę, to doszedłby do niej ten bodziec, nie? Więc wkładam ją i pyk, i wyciągam. I ona weszła, ona ma to przyjemnie zapamiętane, nie poczuła jeszcze tego, no ale organizm jakby już dostał tej trochę tej stymulacji, tak, więc tak. Wiesz, no w jakiś tam sposób zapracował, nie? Więc pokażę ci potem. Chętnie, niezwykłe, no. Kurczę. Także no, im szybciej, znaczy... Podstawowa zasada jest taka, że samemu trzeba to robić, żeby dziecko to zrobiło. Nie, nie, nie wyjdzie z samą inicjatywą. Może jakieś takie dzieci będą, że wyjdą z samą inicjatywą. No, podziwiam gdzieś, gdzie to zobaczyły, gdzie to podpatrzyły, żeby taki silny bodziec, gdzie nie znają mechanizmów i dorosłemu wytłumaczysz. Tak. Wchodzisz do wody, skoncentruj się na oddechu, uspokój się, zrób 2 razy dłuższy wydech. Po 30 sekundach zacznie się organizm uspokajać, zacznie się robić ciepło. Zacznie się rozluźniać, siedź, poczujesz, że zaczyna ci się drgać mięśnie, jak nie chcesz przeciągać tego jakoś, wiesz, negatywnie sobie kojarzyć, wyjdź, poczekaj i przyjdź następnym razem. Ale dziecku tego nie ma szans, no wiesz, tak. No, ono zadziała mega instynktownie, nie? Więc tutaj jest jakby problem, jak będzie taki mocny stresor, no to może nie wrócić i mieć do końca życia taki problem. Pewnie. Tylko, że takie filmiki w internecie, nie wiem, co było z Rosji, kojarzysz może jakieś przedszkole, że wszystkie dzieciaki wybiegają w śnieg i się zaczynają tarać w tym śniegu. No, tam, no więc... widziałem to. Albo ja widziałem nawet takie z pół roku.
takie noworodki, że tak, trzyma tak, mama z mam, tak, widziałam też i że polewają wodą, nie? Tak, udostępniałam, pamiętam, to były takie głosy, że ludzie zaczęli, wiesz, pisać, że częściowo oczywiście, że fajnie, ale częściowo, że no, to jest w ogóle jakieś zwrotne matki, no bo co one robią tym dzieciom? I tutaj no. Więc jakby rozumiem twoje obawy, że nie, że gdzieś tam się nie chcesz wrzucać takich filmików, no bo też może to zostać tak odebrane, że no, ty chcesz, wiesz, zrobić krzywdę swojemu dziecku. No, no tak niestety jest, czy jeżeli chodzi, jak tutaj się postami sporo zajmuje, no tak samo jest taki brak zrozumienia gdzieś tam mechanizmów pewnych, przez to się ludzie no, krytykują nie znając i podobnie jest z zimnem tutaj na pewno też. No wiesz, o tyle teraz mam jakby komfort też, że wiadomo, że widać jakby ewidentnie, że to jest pewna radość. No kurczę, no, nie ma, że dziecko, wiesz, płacze, a ja mówię, nie, musisz się hartować, nie, czy coś, to dla twojego zdrowia, nie? Widać ewidentnie, że wiesz, że się cieszy, że jest radość, jest zabawa, jest okej, nie, wiesz. I myślę, że te półroczne dzieci, które też tam polewają tą wodą, to już jest typowo, to jest typowo takie, myślę, dla rozsądku. Tam są temperatury minus 50 w zimie i to trzeba tak robić, żeby ten organizm po prostu był zaadoptowany. Ale też jeżeli ta kobieta, która to robi, tak miała robione, jej matka tak robiła i tak dalej, no to one też mają, myślę, trochę inną genetykę na to zimno. Te dzieci i to jest troszkę inaczej reagują na to. Wiesz, to wystarczy z 4 pokolenia tak robić i mają już inaczej są. To na pewno. Przystosowane, wiesz, siedząc cały czas przy tych minus 50, no to siłą rzeczy organizm wytwarza jakieś tam mechanizmy dodatkowe. Tak, no sam fakt, że czy zimno, czy ciepło, no to mocno wpływa na nasze geny i na ekspresję różnych genów długowieczności między innymi. Chyba jeżeli chodzi o morsowanie, to na pewno, czy o zimno, to na pewno to ma znaczenie. Więc tutaj na pewno sporo mechanizmów w naszym organizmie zachodzi, wiesz, takich fajnych, które docelowo zapewnią nam wiele innych rzeczy niż tylko tu i teraz lepszą odporność. Mhm. Tak myślę. A powiedz mi, bo słyszałam też, że wspominałeś, nie wiem jak to jest teraz, a propos twojej diety. Czy ty dalej jesteś na keto? Wiesz co, ja jestem na niskich węglach jeszcze, ale idę w ketozę na zimę. Na zimę. Mhm. No, ja taki system. Mhm. A powiedz, czy zaczynając zabawę z zimnem, przygodę z zimnem, może by ładniej brzmi, to byłeś na takiej tradycyjnej, czy też już byłeś na tym keto? Bo pytam dlatego, że jednak no, z mojej perspektywy, no, będąc na keto, dużo łatwiej, jest dużo cieplej w zimę, po pierwsze, a po drugie, dużo łatwiej jest wtedy wejść do zimnej wody chociażby. Mhm. I no, to jest dla mnie jest na przykład nie do porównania, jakby kiedy wychodzę z keto, a kiedy wchodzę na keto. To i kiedy chcę iść morsować, albo w ogóle jak mi jest, czy mi jest zimno, czy nie. Bo jak wracam do Węgier, no to jest generalnie tak standardowo dość chłodno. No. Więc jakby druga kwestia, no też ta adaptacja na pewno do zimna, to też się zmienia przez lata. Jak zaczynałem sam początek, to nie byłem. Potem jak już taki bardzo regularny w sposób wchodziłem, to byłem. Myślę, że to jest kwestia energii trochę na bieżąco, bo jeżeli przed wejściem do takiego zimna dostarczyłbym sobie nawet energii z węglowodanów, ale bezpośrednio przed po prostu miał energię. Tak. Bo ja też robiłem w ten sposób na przykład, że wybieganie, nie wiem, 20 parę kilometrów i po tym wchodzenie, czyli bez tego glikogenu już zupełnie, to też była inna reakcja. A jak na przykład zjadłem bezpośrednio sobie przed wejściem, to też była inna reakcja organizmu. Okay, no tak, no to sens. Także po prostu chodzi o posiadanie energii. Mhm. Nie? Jeżeli w tej ketozy masz przez dłuższy czas tą energię, więc może jest większa szansa, że trafisz, że ją będziesz mieć, nie? Że nie będzie w momencie na przykład 2-3 godziny po posiłku, gdzie już cię ciągnie do jedzenia, nie? Więc pod tym kątem gdzieś tam czuję lepiej. Czy miałem dłuższy jakby czas na przykład pojedynczego takiego siedzenia, przez to, że na przykład byłem w ketozie? Myślę, że to jest aspekt mentalny. No, to pewnie tak. Myślę, że wiesz, że ta ketoza to jest ważna w 30%, aczkolwiek 30% to już jest odczuwalna bardzo rzecz, ale głowa to jest reszta. No. Głowa to jest reszta i predyspozycja dnia jest czasem ważniejsza. Mogę być niezjedzony, nic nie zjeść, mogę być głodny, ale czuję, że mam dobry dzień i to decyduje. Ja robiłem takie kiedyś rzeczy, że na przykład wchodziłem do lodu, zakładałem sobie, wiesz, ze 150 razy na przykład pod rząd. Więc jakby widziałem na przykład, nie było liniowego postępu.
takiego, że coraz dłużej mogłem, nie? Było tak, że było wzloty, były upadki, ale jakby to spojrzeć na to w dłuższej perspektywie, tą wykładniczą może by to szło do góry, nie? Czyli jak wchodziłem sobie do lodu, no to po takim 150 razach takie 8 minut było dla mnie takim, no takim po prostu, to było zawsze, nie? Potem jak znowu gdzieś tam to zaniedbałem i zacząłem wchodzić mniej, bo tylko zdrowotnie to traktowałem, no to ta średnia spadła na przykład do 5 minut, nie? Ja mówię o takiej średniej, że nie ma reakcji organizmu, że wchodzisz po prostu do lodu, siedzisz i siedzisz. I się nic nie dzieje. I nie ma, nie drży organizm, mięśnie nie drgają, nie? Więc gdzieś tam to poszło do góry, ale był gorszy dzień, nagle spadało, był nagle, wiesz, mogłem być 12 minut, 15, nagle 5. Więc głowa, bo zazwyczaj masz taki rytm, że wstajesz, zjadasz, idziesz. I w sumie powinno być energetycznie zawsze tak samo, nie? Zwłaszcza, że jem to samo na śniadanie u mnie, ja jestem monotonny, nie? Mi to na mnie przeszkadza. A efekty zupełnie inne. Ja zauważyłam kiedyś na przykład, że jak szłam morsować po dniach, kiedy jestem bardzo niewyspana, przemęczona, no to dramat. A jeżeli jestem tak. Już, no ten sen dużą robotę u mnie robił zawsze, że kiedy jestem niewyspana, no to chwilę wysiedzę i jest już źle. No, coś jedno źle. Ale to wiesz wcześniej już, tak naprawdę. Jakbyś zastanowiła się, czy chcesz iść, czy nie? Tak. To nie chcesz iść. Nie chcesz, no tak. No, to jest jak z treningiem. Uważam, że są momenty, kiedy już po prostu warto nie iść, jak się jest wiesz, bardzo przemęczonym, tylko się wyspać, niż iść, bo masz tam, nie wiem, w planie treningowym, że dzisiaj musisz to zrobić. Tak, no. Tak. Ja na przykład pierwszy taki sezon właśnie, jak wchodziłem do lodówki, to przesuwałem jak w zegarku czas. To był bardzo zły pomysł. Mówię, to jest czyli... tak, jak ludzie liczą, nie? Idą tak. Morsować i liczą, że dzisiaj 20 minut na przykład. To jest bardzo zły pomysł, bo to jest całkowicie niesłuchanie siebie. Nie? Te sygnały są po coś i nauczenie się ich jest super rzeczą. Pewnie. Nie? A ignorowanie ich, można to robić, ale sporadycznie, nie? Bo też się nie nauczysz kolejnej rzeczy, która to z tego zimna idzie wyciągnąć. Nie? No tak. To jest jak ze wszystkim mam wrażenie, że nawet z dietą chociażby, czy z aktywnością fizyczną, no, słuchanie organizmu jest bardzo ważne w tym kontekście, no bo jak zaczynamy tylko wypełniać jakieś tam założone, no to też jest ważne czasem, żeby zaprogramować się, no ale generalnie no, nie można zapominać o tym kontekście z ciałem, ze sobą, no, z głową też. Nie? No dokładnie, dokładnie. No zwłaszcza, że coraz trudniej to ludziom przychodzi, nie? To nam też coraz trudniej to przychodzi, jeżeli tego nie ćwiczymy. No tak. Po prostu. Już na poziomie, wiesz, im więcej myślisz, tym masz słabsze dojście do swojego tego instynktu. Tak. Czasem coś musisz zrobić, mówi ci, zrobiłbym to tak, ale z rozsądku zrobię to tak. I zaburzasz cały czas, a ten instynkt to jest coś takiego, co gdzieś tam przez te pokolenia było wypracowane i nie wiesz czasem, czemu podejmujesz dobrą decyzję, tak. Nie? A te rozsądkowe twoje decyzje są jakby sumą twoich doświadczeń życiowych, no i nie zawsze one są dobre. Czasem nie wszystko ci się przytrafiło w życiu, żeby mieć jakby takie spektrum, mieć szeroki, tak. Szeroki punkt widzenia, nie? No, powiem ci, że to intuicja mnie czasem przeraża, ale faktycznie chyba się nigdy na niej nie zawiodłam. Bo czasem jest tak, że no, biorąc pod uwagę rozsądek, no to bez sensu w ogóle jest jakaś tam decyzja, czy wiesz, czy stosunek do jakiejś sytuacji, człowieka, cokolwiek. Ale potem się okazało, że jednak no, ta intuicja zawsze miała rację. To no, jest coś niezwykłego. No, no dlatego, wiesz, no... Dużo myśląc, nie, tą intuicję jakby sobie gdzieś tam zaburzamy, nie? A kiedyś się głównie na niej bazowało, no bo no tak. Wiadomo, nie każdy zawsze miał jakąś tam sumę doświadczeń takich w ciągu życia, nie? Pewnie. Więc warto czasem popracować na nią i sobie tak gdzieś tam rozbudować i też, no bo czasem głowa jest też taka, będzie wygodna, nie? Więc czasem się ignoruje to, co ona podpowiada, nie? Że tak. Mówi tam nie idź, no to w zasadzie codziennie mogła ci powiedzieć nie idź, nie? No tak. Więc tak, jak się tak. Też będzie jej słuchać, no to możliwe, że się w ogóle z domu nie wyjdzie, nie? Bo to jest przyjemne i jest okej, okay, nie? Więc trzeba wiedzieć, kiedy to po prostu zignorować, bo potrzebujesz tego rozwoju, a kiedy to faktycznie tobie podpowiada, że może nie rób tego, bo może będzie z tego kontuzja, nie? Albo może coś tam negatywnego z tego wyniknąć, no, nie? Zdecydowanie. No. Mam pytania od osób, które do mnie pisały, wiedząc, że będziesz. Myślę, że temat oddechu będziemy musieli zostawić na drugi odcinek, no, okay. bo podejrzewam, że o tym byś mógł mówić z dwie godzinki, fajne. No, myślę, nie? Że tak.
Myślę, że to rozległy temat no, też. Więc było pytanie na przykład, czy te majtki są z golfem, w których idziesz, czy mają, są ocieplane, jak idąc na ścieżkę. Ja mam takie specjalnie na lato. Okej. Okay. Kiedyś kupiłem takie jedne na lato, tak jeszcze specjalnie kupiłem, żeby mają takie hawajskie wzory. Nie, żeby było kolorowo, nie? Okay. I było, kiedyś ktoś tam w gazecie napisali, jak na Kasprowie nam się udało wejść, że w stylu hawajskim. Nie? Także nie mają absolutnie żadnych elementów. Idealnie. No. Zresztą nawet jeżeli one byłyby ocieplające, to co to daje? Tu wychładza się klatka, a tutaj zależy organizmowi bardziej. Pewnie. Zachowaniem. Na centrum, nie? No, no. No tak. A centrum akurat jest 100% odsunięte poza plecakiem. No tak. Tak, morsowanie i saunowanie poprawia odporność, to jest cytat, czy aby na pewno u każdego? Czyli rozumiem, że to jest pytanie, czy aby na pewno u każdego to będzie plusem. Jakby. Ja myślę, że morsowanie bym się skupił nad poprawą tej odporności bardziej niż saunowanie. Saunowanie jak dla mnie to jest cardio, to jest trening po prostu typowo cardio, czyli serce, wchodzimy do ciepła, podnosi tętno, wchodzimy do zimna, tętno spada, podnosi tętno, spada. Robimy taki trochę interwał, tak. Nie? To jeżeli chodzi o odporność, nie wiem, badania możliwe, że mówią jeszcze, że na przykład coś daje dodatkowo. Ja do tego w ten sposób tylko podchodzę, a zimno jestem 100% przekonany. Badania też mówią to, ale ja na bazie własnych doświadczeń. Było coś takiego, że badali nawet dwie grupy, podawali im jakieś tam, to gdzieś właśnie przy Wimiechowie, podawali im jakąś tam toksynę, jedna grupa 15 minut wyleczona, druga się męczyła tydzień. To ta grupa morsowała, tak? No, co robiła na zimno, do zimno była jakoś? Była wystawiona krakomora. Na zimno po prostu. A jaka to była jakaś krakomora bardziej takie wysokie? Czy... Do wody. Do wody, okej. Okay. No, do wody po prostu zanurzenie. Czyli to, co mówiłeś na początku w zasadzie, nie? No, no dokładnie, że... dokładnie. Coś niezwykłego. Także ten układ odpornościowy trzeba trenować, nie? Tak. No to jest też w sumie dłuższy temat, bo też mógł tutaj trochę rzeczy powiedzieć, bo sam sobie badałem na przykład krew, jak się zachowuje. I pierwsza zawsze była reakcja taka, że mój układ odpornościowy spadał i ilość białych krwinek spadała. A po dłuższym wystawianiu się ona rosła. Więc na przykład jeżeli pójdę na morsowanie pierwszy raz i jest ten skok adrenaliny, to przez jakieś, nie wiem, 3 godziny, ciężko powiedzieć, jestem osłabiony, a nie mam większą odporność. Dopiero potem ten organizm się odbuduje. Okay. Czyli to jest takie coś, że trzeba uważać, że po pierwszych morsowaniach, żeby nie wystawiać się na jakiś kontakt z jakimiś patogenami. Dać sobie odpocząć, pójść sobie do komfortu, do ciepła i tak dalej. Dopiero po którymś razie dla organizmu to nie ma większego znaczenia. Jak robili badania, to mogę tobie powiedzieć, tak, bo wiele osób nie rozumie tego z Wimem. Dwie grupy. Jedna grupa jest kontrolna, druga grupa trenuje 3 elementy. Oddychanie, zimno, medytację. Obydwie dostają bakterie coli, ale bakteria nie może się namnażać. Czyli po iluś tam godzinach po prostu i tak jest wydalona z organizmu. I teraz dostają tą bakterię, grupa kontrolna, wszyscy wymiotują biegunki i tak dalej, powiedzmy, nie? A grupa wystawiająca się na zimno, robiąca oddech i medytację, jest wszystko ok. No to z tych 3 czynników zakładam, że medytację nie ma aż takiego dużego znaczenia, bo w 4 dni jest ciężko to ogarnąć, więc oddech i zimno mają duże znaczenie, ale oddech i zimno powodują, ten oddech, który oni wykonują, powodują tą samą rzecz, czyli podniesienie poziomu adrenaliny. I zimno, i oddech podnoszą adrenalinę, bo oddech jest typowo szybki oddech na zasadzie hiperwentylacji, po tym co prawda wstrzymanie go kończy, co tam ma jakieś znaczenie, ale generalnie hiperwentylacja. Więc strzał z tej adrenaliny. No i teraz jakie są wnioski? Wszyscy myślą, że ci, co dostali tą bakterię, ta grupa kontrolna i sobie zwymiotowali i tak dalej, to mają osłabioną, mają słabą odporność, a ci, co nie zareagowali, mają większą odporność, bo wchodzili do zimna.
ale jest zupełnie odwrotnie. Ci, co zwymiotowali, układ odpornościowy zadziałał i zaczął walczyć z tą bakterią, a ci, którzy nie zareagowali, mieli wyłączony układ odpornościowy i nie walczyli, dlatego nie zareagowali. Mhm. Rozumiesz? Mhm. Więc fajna rzecz, mega przydatna, jeżeli chodzi o stany zapalne i autoimmunologię. Tak. Organizm przestał walczyć z zagrożeniem. No tak. No, nie? No, no. Więc jeżeli masz stany zapalne, to te stany zapalne mogą się łatwiej wyciszyć, bo cały czas ten układ odpornościowy z nimi nie walczy, nie? Mhm. Jeżeli masz jakieś, nie wiem, reumatoidalne zapalenie stawów, czy nawet opuchliznę, to ona zejdzie pod wpływem zimna. No tak, tak, nie? no to jest racja, no tutaj, no. A nie dlatego, że ta grupa miała super odporność, dlatego oni nie zareagowali na bakterie, nie? I to jest takie... Ciekawe, ciekawe. No i to jest się pojawia, właśnie, niezrozumienie tematu trochę. To jest niezrozumienie, powiem Ci, że odkąd ja coś tam piszę więcej na temat zimna raz na jakiś czas u siebie, bardzo często zadaję pytania a propos chorób autoimmunologicznych, Hashimoto i tak dalej, wiesz, no, tego co wymieniłeś też, że na zdrowy rozsądek, jeżeli układ odpornościowy się poprawia gdzieś tam, że stymulujesz do pracy zimnem, w sensie tak, to takie zrozumienie, no to skoro i tak układ odpornościowy jest nadaktywny w chorobie autoimmunologicznej, no to to jest źle. I właśnie teraz wyjaśniłeś, o co chodzi. To no, tylko że na przykład zimno może nie być takim czynnikiem, że te osoby chcą je, nie? W takich chorobach. Tak. Tak, tak, no na pewno. Chociaż nie? Na przykład choroby ze stawami, no RZS na przykład. To okej, okay, ale gdzieś tam wiesz, Hashimoto może to być problem. Mhm. Bo tam też jest tarczyca, no nie? No jeżeli jest niedoczynność, no to będzie... No, także nie, możliwe, że... Niewyrównana, no, będzie zimno. No, no że trzeba dietetycznie bardziej zadziałać. I wtedy można tak samo ten poziom adrenaliny na przykład zmienić oddechem bardziej, a nie na przykład okay. zimnym. Bo te dwa czynniki podobne powodują... efekty. To znaczy chodzi o to, żeby tę akcję walki, ucieczki uruchomić tak. i na obydwa sposoby można to zrobić, mhm. nie? Więc jeżeli ktoś ma, najlepiej podwoić to, czyli zrobić i to, i to. A to ja już widzę pytania tutaj a propos tego, no jeżeli stymulujemy układ jakby, który powoduje wzrost adrenaliny i generalnie tę reakcję ucieczki i walki, no to co z osobami, które są permanentnie przemęczone, mówi się, wiesz, no, że czasem przeciążone i no właśnie, no, permanentnie przeciążone. Które, wiesz, jakby duży jest problem teraz z kwestią kortyzolu, że ludzie mają nie do końca dobrze uregulowane kwestię hormonalną tutaj. Wiesz co, generalnie jest różnica między krótko- a długotrwałym stresem, zdecydowanie. Mhm. To jest to kwestia chromazyn, wydaje mi się, nie? Tak, tego, że... tak. Krótkotrwały. I krótkotrwały stres wzmacnia ten układ tak naprawdę nawet na poziomie układu nerwowego, czyli będzie to, będą widoczne zmiany na układzie nerwowym, a długotrwały stres wywołuje pewne jeszcze skutki uboczne. I krótkotrwały stres był normalny, okay. a długotrwały nie dział się w naturze, więc... Tak, tylko właśnie to chodzi, czy jeżeli mając na co dzień taki długotrwały, powiedzmy jesteś trochę wyczerpany tym życiem czymś przez jakiegoś przyczyny, no to myślę, że mogą się pojawić takie zarzuty, że to wtedy po co jeszcze sobie ładować to, nie? Jeszcze coś, jakiś stresor. Wiesz Natomiast co? On będzie pewnie działał bardziej stymulująco, prawda? On będzie uodparniał, na pewno, ale tutaj jest jakby jeszcze inny problem mają ludzie, nie? Że ten ich stres jest dlatego, że oni ten stres chcą. Oni sobie ten stres wywołują. Mhm. I jedną sytuację można zareagować wiele razy. I tyle, ile jest osób, tyle jest reakcji i można zareagować zupełnie inaczej. Plus trzeba dodać czynnik dietetyczny, że ludzie mają problem tutaj, duży, nie? Jedząc przetworzone, bo są ogólnie przetworzone jedzenie, nie wiedząc sobie, co sobie dostarczają, ile sobie dostarczają, jakie mają braki, nie robią badań, nie wiedzą tego, nie wystawiają się na czynniki środowiskowe w odpowiedniej ilości. No i wiadomo, że jeżeli na przykład wszystko robię wbrew temu, jak jestem skonstruowany, to nagle jedno morsowanie w tygodniu nie załatwia tu sprawy. Mm-hmm. Nie? No tak. No to ale może być bodźcem stymulującym do tego, żeby coś ze swoim życiem zrobić, bo też wiele razy tak widziałem. Ta siła mentalna się budzi, nie? Że jednak mogę więcej. Zaczynam dostrzegać coś, tak. nie? I może to być fajny taki bodziec do zmiany tamtych pewnych nawyków.
Ale na przykład też, nawet jeżeli są jakieś tam problemy też z jedzeniem, czy coś z dopaminą, serotoniną, no to też codzienne na przykład zimno by cały czas jakby pobudzało, nie? Pobudzało do tego i to w taki fajny właśnie sposób, nie ten przewlekły, czyli ten taki, że po nim następuje wyciszenie w jakiś tam szybki sposób, a nie wielogodzinne. Wiesz, ten tutaj jakbyś miała powiedzmy skalę od 1 do 10, no to tutaj następuje maksymalne rozbudzenie i wygaszenie, a nie na piątkę cały czas pobudzenia organizmu, nie? Więc to było, wiesz, to jest normalne, nie? Wiesz, zwierzę ucieka gdzieś tam, goni tygrys, antylopę, ona za chwilę je trawę po skończeniu jakiejś takiej ucieczki i okej, niczym się, wiesz, nie ma, tak jak my mamy na przykład myśli, je tą trawę i mówi, kurczę, ledwo przeżyłam, nie? To my mamy problem tutaj z głową, nie? To prawda. Że coś się zakończyło, już powinno dawno pójść w przeszłość, a my generalnie żyjemy tym, co już było, na co po prostu nie mamy wpływu, nie? No to jest też duży temat. To jest osobny temat, teraz w ogóle poruszyłeś, więc tak. Ale tak można nakreślić ludziom, w którym kierunku trochę szukać. Tak, i wydaje mi się, że dalej, no zimno, ciepło jako narzędzie, jak wiele innych czynników, właśnie jak dieta, posty, aktywność fizyczna, oddech, wszystko jako narzędzie i wszystko źle stosowane i nieumiejętnie, nierozsądnie, no nie będzie dobre, tak? I no odwrotnie. Nie szkodzić, nie? Po prostu, no, nie? Jak to narzędzie, no można użyć dobrze i można nie, można tak, źle, nie? Tak, tak, dokładnie, nie? No, wydaje mi się, z racji tego, że prowadzisz w ogóle szkolenia na temat oddechu i jesteś z tego specjalistą od tego, już tam wspomniałeś w międzyczasie kilka razy o tym oddechu, ja już teraz Cię zapraszam na drugą część o oddechu, bo myślę, że to będzie naprawdę kawał materiału. Prowadzisz też regularne chyba warsztaty jakieś, tak, prawda? Tak, tak, no, mam więc wszystkie na Facebooku, bo nawet nie wiem. To ja podlinkuję na pewno Twoją stronę w opisie do tego filmu, więc można sobie znaleźć zdecydowanie. Sama pewnie też się wybiorę za jakiś czas. Powiedz mi ostatnie pytanie w takim razie. Pytanie, które każdy mnie dostaje, czyli dobra forma na życie. Twoja recepta na dobrą formę na życie. Trzeba poddawać, trzeba rozwijać się na wszystkich płaszczyznach. To jest, myślę. Czyli trzeba rozwijać się pod kątem fizycznym, pod kątem umysłowym i pod kątem duchowym. Nie? Jeżeli w tych wszystkich trzech aspektach dokonuję postęp, to będę czuł się kompletny. Jeżeli którąś z tych dziedzin zaniedbuję, to zawsze będę czuł jakąś pustkę, która może być ciężka do określenia nawet, czemu ona występuje. Tak jakbym miał Ci odpowiedzieć, bardzo, bardzo nie rozwodząc się. No, czyli podejmowanie jakiś challenge dla tych wszystkich rzeczy. Dla swojego umysłu, dla swojego ciała i dla swojego ducha. Równowaga najważniejsza, nie? Tak. A medytujesz? Też, no. Też, no. Zimno jest medytacją ogólnie. Wejście do zimna jest medytacją, nie? Czyli nie jak ma myśli. Morsuję, to nie muszę medytować, powiedz. Jeżeli tak, to jest prawda. Jeżeli pójdziesz sobie sama i skupisz się na sobie. Okej, no to jest dla mnie plusem, bo nie mogę tak średnio lubię siedzieć i w miejscu i wiesz, w sensie, potem da się tego nauczyć, ale tak, jakby. Nie ruszasz się w tej wodzie często i wiesz, kiedy się poruszysz, bo jak się nie ruszasz, to nie czujesz. No tak. Więc się nie ruszasz, więc już jesteś w stanie jakimś tam nienormalnym dla Twojej normalnej aktywności, bo jesteś totalnym bez ruchu. To już jest jedna rzecz, która się łączy z medytacją, nie? Druga rzecz, zaczynasz odbierać bodźce z wewnątrz swojego ciała, co normalnie rzadko kiedy występuje, nie? I normalnie to jest zaburzone. Więc kolejną rzecz robisz w kierunku medytacji. Ekstra. Nie? Plus, jeżeli masz swoje myśli, to nie masz, robisz jedną rzecz w jednym momencie, to jest kolejny czynnik i to, że nie masz myśli wybiegających za bardzo do przodu, więc wiele czynników się pojawia jakby dodając na to. Myślę, że jakbyś zbadała swoje fale mózgowe, to byłabyś w medytacji. Ciekawa perspektywa. Chyba, że wchodzisz, krzyczysz i odpala się parówkę na grillu. No tak. To jest to, że ja uwielbiam iść właśnie często wieczorami, kiedy ewentualnie się zbiorą 3-4 osoby albo nawet w dwie osoby, niż te grupy, które krzyczą, wariują i się wtedy źle czuję, jakby nie mam tego zmorsowania, co można mieć. Tak, nie? Tak. Jest, według mnie to jest niekompletne, nie? No właśnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i dzięki. Mam nadzieję do zobaczenia. Dzięki też bardzo za zaproszenie. Okej, zapraszam. Dzięki.